przedstawienie z obecności, że w sesji uczestników jednostki radnej nie zostaną w polu, możemy podejmować prawomocne uchwały. Do liczenia głosów wyznaczam panią wiceprzewodniczącą Annę Raczas. Przy okazji bardzo proszę o wyjście. Wraz z zaproszeniami otrzymaliście państwo porządek dzisiejszego posiedzenia. W tej sprawie porządku ktoś chciałby zabrać głos. No. Wyłączam telefon. Proszę o prowadzenie uchwały, która była omawiana na poszczególnych komisjach dotyczącej przejęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod znakiem bezpieczeństwa. To było przedmiotem naszej dyskusji na komisji. Realizowane dochody budżetowe stanowią
tą zmianę. Wydatki budżetowe wykonano w 92,82% planu wydatków po zmianę, z tego wydatki bieżące wykonano w 93,99%. Budżet roku 2016 zamknął się nadwyżką w wysokości 5 770 000 2,09 zł. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące. Powiększono nadwyżkę budżetową dla drugiego tworzone środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustawy, ustęp 3 ustawy o finansach publicznych. Ponadto sprawozdawca stwierdza, że tyle wymienione sprawozdanie uwzględnia wszystkie dane, o których stanowi artykuł 269 ustawy o finansach publicznych. To jest założenie wydatki budżetu miasta roku, w szczególności określone jako uchwały budżetowej, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków dokonanych w trakcie roku i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Wraz ze sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia miasta Głowy na dzień 31 grudnia 2016 roku. Biorąc pod uwagę całość materiału, które się zaopiniowało, stąd wybrałem postanowił akcent. Dziękuję. Bardzo proszę teraz pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii wraz z ewentualnym wnioskiem. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iławie w sprawie wykonania budżetu miasta Iławy za 2016 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Iławie działając w oparciu o artykuł 18a ustęp 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz w oparciu o statut miasta Iławy dokonała oceny pracy organu wykonawczego w zakresie realizacji budżetu miasta za 2016 rok. Podstawą oceny pracy było przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok, informacja o stanie mienia według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, sprawozdanie finansowe za 2016 rok, ustne wyjaśnienia burmistrza miasta Iławy i skarbnika miasta Iławy. Ponadto podstawą oceny wykonania budżetu 2016 roku były wyniki i ustalenia wynikające z przeprowadzonych w 2016 roku przez Komisję Rewizyjną Kontroli w jednostkach budżetowych miasta, wydatków, dochodów, jak i innych działań mających wpływ na realizację budżetu. Komisja Rewizyjna dokonała analizy dochodów i wydatków budżetowych oraz wysłuchała i ustosunkowała się do informacji, które dotyczyły kontroli realizacji zadań planowania pełnomocnika burmistrza do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie form i skali pomocy, kontroli funkcjonowania i wydatków w Wydziale Organizacyjno-Obywatelskim, kontroli wydatków i działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej, kontroli procedur zamówień publicznych na podstawie kilku wybranych postępowań, kontrola funkcjonowania Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym, sprzedaż mienia za pierwsze półrocze 2016 roku oraz kontroli zaleceń pokontrolnych w Iławskim Centrum Kultury, kontroli funkcjonowania Wydziału Bieżącego Utrzymania. Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu miasta na podstawie przedłożonego przez burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu. Jego analiza pozwoliła stwierdzić, że zostało ono przygotowane w sposób rzeczowy, przejrzysty, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich składowych elementów budżetu miasta za 2016 rok. Komisja, analizując wykonanie budżetu, kierowała się przede wszystkim kryteriami gospodarności, celowości oraz rzetelności i legalności. Sprawozdanie w sposób czytelny i szczegółowy prezentuje zarówno realizację dochodów, wydatków, jak i planów inwestycyjnych oraz finansowania całej gospodarki budżetowej miasta. Ponadto w sprawozdaniu przedstawiono zmiany w planach wydatków na realizowane programy finansowane z udziałem środków pochodzących m.in. z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, dokonane na przestrzeni roku
budżetowego. Szczegółowo przedstawiono również stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. Komisja po analizie materiału stwierdziła, co następuje. Uchwalony przez Radę Miejską w Iławie budżet miasta Iławy na 2016 rok po uwzględnieniu zmian w ciągu roku budżetowego został zrealizowany. Po stronie dochodów w 97,6%, to jest w wysokości 129 957 448 zł na planowaną wielkość w kwocie 133 893 046 zł. Po stronie wydatków 92,82%, to jest w wysokości 124 187 446 zł na planowaną ich wielkość w kwocie 133 788 397 zł. Z realizowanych dochodów budżetowych dochody bieżące wynosiły 117 104 742 zł, co stanowiło 99,83% ich planu rocznego oraz 90,11% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych. Dochody majątkowe wykonano w kwocie 12 852 706 zł, co stanowiło prawie 10% ogółu zrealizowanych dochodów budżetowych i 77,46% planu rocznego. W realizowanych wydatkach budżetowych wydatki bieżące stanowiły 85,28% i wynosiły 105 911 569 zł, co stanowiło 93,59% ich wielkości planowanych. Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 18 275 877 zł, co oznacza wykonanie ich rocznego planu w 88,59%. Wydatki majątkowe to w 2016 roku 14,72% ogółu wydatków budżetowych. Budżet miasta zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 5 770 002 zł. Dług publiczny na koniec 2016 roku, stanowiący jednocześnie zadłużenie miasta z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek, wynosił 28 735 000, co stanowiło 22,11% wykonanych dochodów budżetowych. Łącznie skutki umorzeń oraz obniżek stawek podatkowych ze zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych w 2016 roku wynosił 2 424 041 zł. Z tego obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską stanowiły 89%, to jest 2 157 749 zł, a 10,99% stanowiły decyzje indywidualne podejmowane przez burmistrza i wynosiły 266 292 zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie uchwałą w stosownym numerze składu orzekającego Regionalnej Izby od dnia 5 kwietnia 2017 roku wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Iławy za 2016 rok. W wyniku analizy całości zebranego materiału i uzyskania wyjaśnień ze strony burmistrza stwierdzono, że burmistrz miasta, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu
gospodarowaniu środkami publicznymi nie stwierdzono nieprzestrzegania dyscypliny finansów publicznych. Badając sprawozdanie z wykonania budżetu, nie stwierdzono też nieprawidłowości w wykonaniu tego budżetu, jak również nie stwierdzono przekroczeń planu wydatków. Wyrazem prawidłowej gospodarki środkami publicznymi są m.in. osiągnięte wskaźniki charakteryzujące gospodarkę finansową. Należy uznać, że założone przez Radę Miejską w Iławie do realizacji zadania zostały przez organ wykonawczy wykonane. Na uwagę zasługuje również fakt osiągnięcia tzw. nadwyżki operacyjnej, to jest osiągnięcia wyższych dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, i to w wysokości 11 193 172 zł, która to nadwyżka była m.in. źródłem finansowania deficytu powstałego na wydatkach majątkowych, a w szczególności na wydatkach inwestycyjnych. Zdaniem Komisji Rewizyjnej przeprowadzona analiza wykonania budżetu miasta Iławy za 2016 rok, jak również pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie przedłożonego sprawozdania z wykonania tego budżetu, informacja o stanie mienia miasta Iławy według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu za 2016 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej w Iławie z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Iławy. Komisja rewizyjna w składzie Sochacki, Przytuła, Jackowska, Kowalewski, Płócienny wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Iławy za 2016 rok. Pod opinią 4 podpisy członków Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię. Musiałem uzyskać opinię z Regionalnej Izby Obrachunkowej. Najpierw jeszcze wniosek. A, wniosek, tak, przepraszam. Rada Miejska w Iławie. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iławie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Iławy z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w składzie Jerzy Sochacki, Grzegorz Przytuła, Ewa Jackowska, Robert Kowalewski, Jerzy Płócienny, działając na podstawie artykułu 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu miasta za 2016 rok stosunkiem 4 głosów za i 1 przeciwny wnioskuje o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Iławy z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok. W załączeniu do tego wniosku wcześniej przedstawiona opinia i podpisy 5 członków komisji. Dziękuję. Tak, proszę. Uchwała numer kolejny składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z 9 maja 2017 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iławie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Iławy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczących Krzysztof Mościbrocki, członkowie Halina Stanny i Anna Michalak, działając na podstawie stosownych przepisów, postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iławie w sprawie udzielenia burmistrzowi miasta Iławy absolutorium za 2016 rok z tytułu wykonania budżetu. Uzasadnienie. W dniu 26 kwietnia 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iławie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Iławy z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok. Skład orzekający, dokonując analizy
przedmiotowego wniosku ustalił, co następuje. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Iławie rozpatrzyła m.in. sprawozdania finansowe miasta Iława, sprawozdania z wykonania budżetu miasta Iława za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o tym sprawozdaniu. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Iławie, działając na podstawie artykułu 18 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta Iława za 16 rok i wystąpiła do Rady Miejskiej w Iławie z wnioskiem o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta Iławy. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie stwierdza, że wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iławie został sformułowany w oparciu o ocenę wykonania budżetu 2016 roku przez burmistrza miasta Iławy. Wobec wykonanego powyższego skład orzekający postanowił jak w sentencji. Służy do tego orzeczenia odwołanie, z którego nie korzystano, podpisał przewodniczący składu orzekającego Krzysztof Mościkowski. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt, mamy dyskusję, co odbieram. Kto z Państwa chce zabrać głos? Bardzo proszę, pan burmistrz. Czy ja podkreślałem na wszystkich komisjach, które biorąc udział w dyskusji na temat absolutorium, akcent tutaj na nas jest jakby najważniejszy, więc dobrze go odczytać w realizowanym budżecie 2017 roku, gdzie wyraźnie przyjęliśmy takie założenie, że z cierpliwie i z pokorą spłacamy zobowiązania wynikające z rat, jakie mamy w bankach. Zobowiązanie 2016 roku to było 8 800 000. Z pewną ostrożnością podchodziliśmy też do tego budżetu w kategoriach wydatków majątkowych. I stąd moje miłe zaskoczenie, że ukazał się taki ranking pieczołowicie podkreślony przez marszałka województwa wojewódzkiego w czterech kategoriach samorządów terytorialnych działających na przestrzeni Warmii i Mazur. I w tej klasyfikacji gmin miejskich zajęliśmy drugie miejsce za wydatki majątkowe. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zwycięzcą tego rankingu okazała się Lubawa. Ja to przyjechałem z ogromnym zaskoczeniem, dlatego że konstruując propozycje budżetowe 2016 nie biorę mnie do syku, że nie wszystko nam się udało tam stawić. Ale to teraz koncentruję, bo kolejne określone ze znacznie większym rozmachem. Natomiast warto to podkreślić, że na tle wszystkich gmin miejskich na Warmii i Mazurach my się kwalifikujemy w tym co najcenniejszym samorządzie, czyli wydatkach o charakterze inwestycyjnym na drugim miejscu w roku 2016, który wcale w moim przekonaniu i przeświadczeniu w sensie inwestycyjnym nie był taki złoty, jakbyśmy oczekiwali. To tyle. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani radna Jacek. Ja mogę podziękować za uwagę na ten sprawozdanie. Pan więcej, uważam, że trzeba wyartykułować. Oceniam, że to sprawozdanie jest skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do szanownych poszanych Izby Obrachunkowych. Bardziej nie rozumiem planów, niby drobnych, ale w moim odczuciu to nie powinno zaistnieć. Strona 16, opłata targowa. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane na ekonomię 2016 roku na poziomie 180 000, tam roczne zostały wykonane w 97%. Powinny zyskać wpływy w wysokości 273 950 zł. Ubytek zostały zebrane w drodze inkasa przed inkasatą przez gminę Spółdzielnicą Wołosłowską. Inkasa do opłaty targowej otrzymała wynagrodzenie prowizyjne uchwalone przez Radę Miejską w wysokości 30% zebranych lub. Wynagrodzenie to jest wydatkiem budżetowym i 2019 wyniosło 82 185. Mam przed sobą sprawozdanie za 2016. Kolejna, no uważam, że to powinno być bez błędów literowych. I kolejna taka uwaga, strona 20, dotacje. Drugim źródłem kolejności do dochodów budżetowych są dotacje. Przed chwilą nie będę czytać, tylko chciałabym powiedzieć, że jest zapis taki o realizacji wpływu z dotacji zaplanowanych na 2014 rok. I
informuję tabela numer 18, podstawę tabela realizacji dotacji 2016 roku. Ja wiem, że to może jest upierdliwe, ale w mojej ocenie, jeżeli przedkładamy to tak ważną instytucję, moja regionalna jest dobrakunkowa i to takich błędów nie powinna, takich błędów nie powinien zaistnieć. Ja informowałam o tych błędach wcześniej, żeby nie było, że jak dzisiaj na informuję. Ja już wiem, że te błędy nie można było poprawić, bo regionalna izba obrachunkowa przyjęła ten dokument z błędami i tylko. Także tyle mojego. Właśnie to jest bardzo sprytnie napisane sprawozdanie. Jeżeli ktoś ma jakąkolwiek wiedzę ekonomiczną, to jest bardzo sprytnie napisane i trzeba czytać wierszami, żeby doczytać się to, co tak naprawdę człowiek powinien uzyskać. Tyle co w moim momencie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny. A więc tak, moim zdaniem absolutorium dla burmistrza miasta i władzy w aktualnym stanie prawnym, to znaczy za wykonanie budżetu, moim zdaniem jest bez sensu. Dlatego, że bardzo trudno jest nie wykonać budżetu, nie zrealizować go, jeżeli budżet ten jest nowelizowany i poprawiany na każdej sesji. W związku z tym on jest realizowany i poprawiany pod potrzeby. Także trudno go nie wykonać. Ale tak, i mamy tam prawo. Ale moim zdaniem jednak można. I ja tu chciałbym się odnieść do wydatku związanego z kontenerami. Chociaż wydatek na kontenery, bo mam tutaj, dostałem dodatkę służbową i faktury, został finansowo, fizycznie zrealizowany. To znaczy pieniądze zostały wydatkowane. Ale czy powinno być tak, że wydajemy pieniądze na kontenery, których nie ma? My tych kontenerów nie widzimy. Nie wiemy, gdzie one są. Prawdopodobnie, tak jak tu czytam, one są od producenta. Moim zdaniem jest to bardzo nieprawidłowa procedura. No my nie wiemy, czy te kontenery zostały zrobione, czy nie, czy być może jest jakiś poślizg czasowy. One zostały zapłacone bez jakby fizycznego odbioru, bo one powinny być tu, w mieście. Pomijam kwestię, czy one powinny być na ulicy Kolejowej, gdyż tu rzeczywiście toczy się procedura pozwolenia na budowę. Ale przypominam sobie dyskusję naszą dotyczącą kontenerów i ja od początku mówiłem, że będzie wymagane pozwolenie na budowę, że z dużym prawdopodobieństwem lokalizacja na ulicy Kolejowej jest niezgodna z prawem. I to zostało jakby potwierdzone wydaniem decyzji. Decyzji na razie odmownej. Oczywiście, że jest procedura odwoławcza. Nie wiem, jak się wojewoda zachowa. Ale jak projektant może się podejmować i płacimy mu za to, za opracowanie dokumentacji w terenie, gdzie dla mnie to jest jasne i oczywiste, że one tam w tym stanie prawnym, w tym, tak jak wygląda teraz plan zagospodarowania przestrzennego, nie powinny stać. Myśmy za to zapłacili. Co będzie, jeżeli ta procedura się utrzyma? Te pieniądze, jeżeli procedura się utrzyma, czyli wojewoda utrzyma decyzję odmowną, czyli na dzień dzisiejszy kontenery tam nie powstaną. Oczywiście jest zrobiony ten wybieg prawny taki, że ja analizowałem teraz nowe studium, które zostaje opracowane i nowy plan, który będzie i tam w tym terenie już teraz jest pisana zabudowa mieszkaniowa. Żeby ewentualnie usankcjonować i po jakimś czasie postawić tam kontenery. Ale to nie w przyszłości. My mówimy o budżecie 2016 i celowym wydatkowaniu środków na kontenery, które powinny być teraz wyłapane. Powinny być, bo powinniśmy je zobaczyć, bo za to żeśmy zapłacili. Niecelowe jest, moim zdaniem, złe, jeżeli chodzi o gospodarkę finansową, płacenie za coś, a ten materiał prawdopodobnie jest jeszcze u producenta gdzieś w środku. Jeżeli chodzi o zapłacenie, to są jeszcze, to jest mały niuans jeszcze. Przetarg na kontenery wygrała firma Iławska. No tak jest napisane. Roboty remontowo-budowlane. Mogę podawać? Nie wiem, czy mogę podawać, ale to jest firma Iławska, obieca Dąbrowskiego. Oczywiście są podwykonawcy. I to jest ten problem, że jeden z podwykonawców, który zajmuje się budową tych kontenerów, jest firma z Węgrowa. I tak jak czytam z wyjaśnienia, które utrzymałem, prawdopodobnie są tam te kontenery. Ale one nie powinny być tam, powinny być w Iławie. Dlatego uważam, że budżet w tym zakresie
Dziękuję bardzo. Może pani przewodnicząca zacznie. W tej sprawie ja chciałam powiedzieć, że pani radny w poprzedniej kadencji, jak chodziło o multimedia, to jakoś tak do końca nie było to wszystko przestrzegane i pilnowane, że plan nie przewiduje. Do dnia dzisiejszego nie przewiduje tam budynku multimedium. A tutaj raptem, te kontenery są, ja nie jestem zwolennikiem, jestem wręcz przeciwnikiem tych kontenerów, ale uważam to, czy one stoją tam, czy gdzie indziej, to nie ma większego znaczenia dla sprawy, dlatego że po prostu one nie są zamontowane. Ale pani radnista, to nie jest plan. Na temat planu to możemy dyskutować zdecydowanie i to umożliwienie, czy nie, to jakby nie ma żadnego znaczenia, Ja odebrałem wypowiedź pani wiceprzewodniczącej w tym charakterze, że wtedy jakoś przedstawiciele powiatu nie walczyli tak. Ja nie jestem przedstawicielem powiatu, ja jestem tu radny. Tak. Właściwie ja mówię ogólnie. Proszę bardzo pani. Znaczy, ja też nie chcę mówić w stylu zaczepno obronnym, bo to nie jest rzecznik, tylko że coś nazwijmy to krokowa akcja, że tak się wydarzy, na tym podwoskim wynikom, że obojętnie czy pan się określi, że pan nie jest z powiatu, czy jest, to ewidentnie jest pan dyrektor jeden z wydziałów i to jest do ukrycia. To jest budowanie całej Polski w oparciu o to, że teraz nagle zakup kontenerów stanowi jakąś przeszkodę, prawda, bo gdzieś w absolutorium, a równocześnie sąsiadowość na korytarzu z ludźmi, którzy budują całą inspekcję, zdarzy w postaci umówienia tam, lokalizowania tam, gdzie procedura jest wybitnie niezakończona. A ja mam na tyle sobie ten element publicznego, że nie ustąpię do końca. To znaczy, jak będzie trzeba, to się połapie do Warszawy i udowodnimy, że w tym miejscu kontenery mogą stać. Ale jeśli nawet się okaże, że nie mogą, to za chwilę przyjmiemy plan i te same kontenery postawimy w tym miejscu już przy skrzytaniu zębami ludzi, którzy w tym kontenerze. Panie Aniu, absolutnie szanuję to, że część mieszkańców Piławy, reprezentujących się poglądy o charakterze nazwisko-komunitarnym, nie widzą akcji w kontenery. Ja to szanuję absolutnie. Natomiast ja zawodowo się tym zajmuję i muszę niestety czasami tak po niektórych sytuacjach nadstawić, żeby realizować wiele przedsięwzięć o charakterze ugruntowanym społecznie. My za chwilę będziemy modernizować ulicę Jasielską. Kiedyś spojrzymy w stronę Jagiełły. Nagle się okaże, że my nie mamy terenu, gdzie moglibyśmy proponować mieszkania o charakterze socjalnym, tym najgorszym takim, dla ludzi, którzy nie dotrzymują norm społecznych. Ja jeszcze raz podkreślam, nie mówię o kobietach z dziećmi, nie mówię o ludziach, którym nie starcza, którym coś się nie powiodło w życiu itd. Ja mówię o ewidentnych sytuacjach, które stanowią zagrożenie dla sąsiadów, a takie mamy tu mnóstwo. Naprawdę, ludzi, którzy kompletnie nie szanują norm społecznych. Chcę państwu powiedzieć, że jak to się wszystko zakończy, to my będziemy konsekwentnie kolejne takie zabudować. Bo tam powstanie 5 mieszkań, bo 2 będą miały charakter podwójny. Jest to fotografowane, to właśnie to posty obszar opinii publicznej i lokalnych mediów. I naprawdę konsekwentnie zbierzą do końca, żeby to zrealizować. I nie przyjmuje określeń typu prawdopodobnie i tak dalej. Co to znaczy? To jest oskarżenie o to, że my co stworzyliśmy mistyfikację, jeżeli chodzi o dokumentację i o zakupy. To wszystko jest. Tylko brakuje jednego elementu. Tak, wiadomości. Nie, to rozmawiamy o celowości. Tak, też. Nie, to się zaczynać politykę, a nie celowość. Nie, celowość wykonywania, tak, dobrze, dokumentacja. Panie radny, proszę nie. Ja mam tak duże pytanie do pana burmistrza w tej kwestii. Czy skoro zapłaciliśmy za te kontenery, czy one są wykonane i czy jest możliwość, żeby na przykład były składowane u producenta, bo taka na przykład umowa między nami mogłaby zaistnieć, czy coś takiego? Dla nas to jest najbardziej wygodne, że zapłaciliśmy, odebraliśmy fizycznie, jest pełna dokumentacja na temat całych faktów zgodnie ze sztuką księgowości, ale wolimy trzymać producenta, bo tam są bezpieczne. Mamy dzisiaj tą weterana, którą się użeramy, bez sprzedaży wolnego obrazenia budujemy, bo obiekt stoi pusty. Ja nie chcę kolejnych obiektów czekać na rozstrzygnięcie kwestii w sądzie, zgodnie z prawem budowlanym, czy możemy tam stawiać, czy nie. Jest im najlepiej u producenta, to jest moja ocena. Czyli każdy z radnych ewentualnie, gdyby chciał je obejrzeć, ma możliwość temu co do sprawy. Czyli w stanie nie ktoś ma? Proszę bardzo. My daliśmy panu Ryszardowi całą dokumentację, cały opis sytuacji. Państwo możecie to też dostać. Ja nie widzę żadnego problemu. Tu jest obfite opowieść o tym, w którym miejscu są kontenery, jaka jest konsekwencja ich zakupu. I że można je obejrzeć.
jeżeli chodzi o gospodarkę finansową i materiałową, tym bardziej jeżeli chodzi o pieniądze publiczne. Bo nikt z nas, myślę, że nie pozwoliłby sobie na to, żeby kupić i nie mieć tego. A w tym wypadku tak może być. I to właśnie chodzi o wykonanie budżetu, nic więcej. No, przepraszam, my kupiliśmy maskę tego teraz. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Darcy. Tadeusz chyba włączy mikrofonowo, tak? No nie. Niektóre są jakieś kolory. Właśnie pierwsza sprawa, może byśmy poświęcili trochę czasu. Pieniędzy dajemy już na tą aparaturę teraz i drugie na, nie zabrzmi to ładnie, ale na klimatyzację. Za chwilę będzie tutaj nie do wytrzymania tyle wstępów. Natomiast proszę Państwa, ja na poprzedniej sesji, czy na dwie wcześniej zadałem Komisarzowi pytanie, od czego się buduje dom? Od dachu czy od fundamentu? Odpowiedź jest pytanie retoryczne, odpowiedź oczywista. Proszę mi, panie burmistrzu, wytłumaczyć, bo ja tego nie rozumiem. Dlaczego pan kupił kontenery, nie mając pozwolenia? No przecież od tego chyba zaczynamy. Najpierw pozwolenie, a później wydajemy pieniądze. Bo to, że one są fizycznie stojone, tam już rok czasu się pastują. Dlaczego została w ostatniej kolejności podjęta procedura? Dziękuję. Ja jeszcze raz podkreślam, że z mojego punktu widzenia racjonalności wydatków, tu się zdecydowanie różnimy kolego celowości, postępowałem krok po kroku, zakupowałem kontenery, znaczy nie ja, tylko inny TBSR, ale z naszych środków. I dla mnie osobiście było ogromne zaskoczenie na determinację, żeby tego pozwolenia na budowę nie dać. I to jest jakby cała tajemnica tej sytuacji. Natomiast ja jeszcze raz podkreślam. To nie jest tak, że zakupiliśmy kontenery i teraz nagle objawi nam się czarna dziura. Absolutnie nie. W konsekwencji te kontenery tam są. To niestety przez opóźnienie miejsca. A czy jest jakieś alternatywne miejsce, gdzie te kontenery mogą zamknąć? Znaczy, no przepraszam, to chodzi mój upór, nie przed biurą, ale przede mną taka czytka cena charakteru. Ja sobie w innym miejscu liście nie wyobrażam tych kontenerów. Bo nie chciałbym otwierać kolejnego frontu z konfliktem społecznym. Dla mnie wyraźnie sytuację w całym mieście jedynym miejscem dogodnym, takim najmniejszym złem, że pani się delikatnie określenia, to jest ulica Kolejowa. Strony różne pomysły. O, i tam było ulica Wodociągów i w innych częściach miasta, na przykład Stanisław Pileckiej rzucił hasło na Starym Mieście, ale to wszystko są rzeczy mi do przyjęcia. Ulica Kolejowa. Ja, ponieważ na komisji to ja trzymałem się od głosu podczas głosowania na absolutarną, głównym powodem było właśnie to, żeby otrzymać materiały dotyczące kontenerów. Chociaż ja o nie wnosiłem, uznałem jednak, że wniosek radnego Kotasa i pani Ostrowskiej na ten temat był zasadnie słuszny. Proszę Państwa, ale my mamy być nie totalną opozycją, a ludźmi, którzy przyczyniają się do rozwoju tego miasta. I powinien znać zasady funkcjonowania, czy poparcie o co funkcjonuje burszy. Chcę przypomnieć, że to ja byłem bardzo mocno przeciwny kontenerom w Iławie. Mimo wszystko ta uchwała zapadła i tam obowiązująca została zapisana do budżetu i w ten punkt budżetu musiał zostać w 2016 roku wykonany. Nikt nie wniósł o odsunięcie realizacji tego punktu, więc to został zgodnie z uchwałą wykonane. Ja mam to sprawozdanie i analizowałem to sprawozdanie. Jedyne pytanie, jakie tutaj się robi, chcę powiedzieć, że w tym sprawozdaniu zakupu kontenerów jest opisane, że odbyło się na miejscu odebrania kontenerów względem technicznym. Kwestią, która mogła budzić moją wątpliwość na wykonywania tych kontenerów na terenie producenta byłaby kwestia wtedy, kiedy producent żądałby koszt magazynu. Czyli opłaty za magazynowanie tych kontenerów byłaby to dodatkowa opłata. Chcę powiedzieć, że jeżeli takich kosztów nie zżąda, no to jest jednak pewną oznaką gospodarności, wykorzystanie kogoś, że
tego, co ten magazyn mówi nam za dawno powiedzieć. Kolega kiedyś znajomy dostał do buntożerów te łyżki do Szwecji. Były strajki, zapłacił karę za tajne dotrzymanie terminu. To drugi raz dostał im 5, choć potrzebowali 3. Dołożyli mu do magazynowania dwóch zarobić. Także, jeżeli to nie ma tych osób, to nie jest to aż takie złe. Poza tym mam jeszcze Pani Burmistrz jedno pytanie dotyczące firmy. Otóż z tego wypisu tutaj zrozumiałem, że firma ta z ulicy Dąbrowskiego, jak tutaj kolega powiedział, ona wygrała przetarg na kompleksową zabudowę terenu. I ona chyba odpowiada za to, jakich podwykonawców do poszczególnych robót zatrudniła. Więc chciałbym się dowiedzieć, skoro, bo mechanizm jest taki. Wykonawca wykonuje, odbieramy, płacimy, tak? A w tym przypadku jest tak, że mamy głównego wykonawcę i ten wykonawca jest gotowy, ma kontenery, ma wszystko i nie może tej inwestycji realizować do końca. Czy w tym przypadku zmiana terminów też ponosi mi jakieś wymuszone? Znaczy, no to jest bardzo istotne pytanie, jeżeli chodzi o wykonawcę. To nie był przetarg, tylko zapytanie o cenę. Natomiast reguły są zbliżone, podobne. I oczywiście nas interesuje tylko zwycięzca tego zapytania o cenę, potem, który wybraliśmy. A po wykonawcy to już jest jakby sprawa wtórna. Nie. Jego, tak. Tu nie ma żadnych dodatkowych kosztów, że to jest takie wyczerpane, że tak się wyrażę. No czekają nas jeszcze w drobiazgach w postaci później transportu, jak to się zupełnie inny dobry. Widzę, że środki zostały zabezpieczone. Tak. Można? Ale jeżeli już... Proszę bardzo, jeżeli już wdrożymy umowę, to umowa była za projekt i wybór. To jak można zapłacić za projekt i wybór, jak nie? Proszę mi powiedzieć. No tak to wygląda. No taką mamy umowę z wykonawcą. Wyłonione, będziesz o pytaniu. Zaprojektuj, wybuduj za kwotę 136 tysięcy. To co ja widzę, cała kwota została zapłacona. I jak można zapłacić za to, co nie jest wybudowane? Bo ja sobie z tego nie wyobrażam. Zostało zapłacone za to, co jest trwałym elementem, kontenerem. I to jest to za projekt tego budy, plus za projekt plus. Ale no przecież wszyscy wiemy, co to znaczy za projekt. Proszę, może Pani wiceprzewodnicząca. Proszę bardzo, za projekt. Tak. Ja mam ostatnie pytanie. Może techniczne, może takie błaha, ale techniczne. Proszę mi powiedzieć, a co się stanie, jeżeli firma handlowa nagle upadnie i będzie komori? Przejmie to majątek. A tutaj jest jeszcze kwestia. Pierwsza jest pytanie, ale to jest ich. No tutaj jeszcze mam też uwagę, co mam dzisiaj. Czy na pewno może być tak, że ta pytania dobrana może być zasięgowana i czy to idzie tam tu stać w tej opinii? Ale jeszcze mam jedno pytanie. Proszę o dziś, proszę Państwa, bardzo proszę o dziś. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy mętne tora ubezpieczane, czy jest ten tora w jakiś sposób ubezpieczony i zabezpieczony i przede wszystkim, co tutaj kolega też podniósł, jeżeli to zimę było nieprzywane, to czy to nie ma jakichś zdarzeń następstw, tak? Tak, tego kształtu. No to najważniejsze, proszę mnie, jak się Państwo ubezpieczyliście na kradzież, tak? Tego, czy macie w ogóle, jak już tego będzie zamówienia, tak? Tego przejęcia raznegorowania. Takie sumie wyprasa. Ale nie mamy jakiś dokument na to,
przepraszam, bo będzie to zalinkowane protokołem. Czy powiem, że mam jakiś stworzony dokument z producentem na tak zwaną opiekę nad tymi komputerami? Czy tam jest wszystko to określone? Jeżeli chodzi o chociażby o warunki takie, no, przed kradzieżą w moim imieniu, należało to zabezpieczyć. No takie techniczne. Nie, ale to w Wędrowie już mieszkają. Musi być zabezpieczone. Jest producent. Nie byłam się zajmować. Mogę? No to proszę, proszę. Jest producent kontenerów, gdzie jeszcze podkreślam faktura i tam to, co to za projekt jest budowy. No to jest od kupienia obok kontenerów. Po prostu sprawdzenie jakiejś jakości, obyw i tak dalej. To jest moment ten. To jest raz. Tak. I teraz to, że producent zgodził się zatrzymać te kontenery u siebie, no to ponosi wszystkie konsekwencje tego tytułu wynikające. No, jest to w jego obiekcie, w jego ogrodzeniu, tak się wyraża. I teraz gdybyśmy mieli tworzyć jeszcze można budowę w postaci ubezpieczania tego, tu jeszcze na wielkiej celebracji, takich praktyk nigdy tutaj nie było. Także stąd ja nie bardzo wiem, jak to leży. No to może pani skarbnik na mnie powie, bo jeżeli zostało dobrane, to kontenery zostały przyjęte na majątek trwały, tak? Tak czy nie? Jeżeli zostały przyjęte na majątek trwały, to majątek publiczny musi być ubezpieczony, bo jeżeli nie będzie ubezpieczony, to jest nowy niegospodarny. No to jest odpowiedź na pytanie, wszystko mamy ubezpieczone. No ale te kontenery są też ubezpieczone, tak? Dodatkowo zostały ubezpieczone, to ja bym bardzo poprosił. Nie ma tego towaru dodać. Pani skarbnik nie ma tego towaru bezpieczonego. Przepraszam, bo to jest takie dzielenie głosu na czworo. Jest moment, gdzie się wpisuje pewne rzeczy do ewidencji, to wszystko ma swój czas i teraz będziemy tutaj tworzyć jakąś kreatywność, intelektualność, by się wyrazić, zastanawiać się, jakie otoczenie prawne i każde inne mają kontenery. Zatrudnijmy się, co to są te. A jeszcze najbardziej mnie irytuje tym wszystkim to, że jeszcze raz podkreślam, że przecież się nie spodziewaliśmy, że nastąpi taki opór z punktu widzenia naszego obradnego samorządu, który nam szalenie skomplikował sytuację. Nie, to muszę się podkreślać. Nie miałem zamiaru w tej części w sesji zabierać głosu. Ale to, co pan burmistrz prezentuje i swoje stanowisko, jakie przedstawia wielokrotnie już, to jest poniżające i urągające wszystkim. Czy wymusza pan łamanie przepisów przez urzędników innego szczebla? Jeżeli powinien pan najpierw sprawdzić, czy jest możliwe w tym miejscu i z determinacją powinien pan, to jak pan używa słowa determinacja, z determinacją powinien pan sprawdzić, czy mogę. Ja wiem, że to jest problem społeczny i że trzeba uporządkować pewne sprawy, ale gdzie, co i jak trzeba najpierw rozeznanie zrobić. To, co powiedział radny Los. Najpierw się zaczyna procedury, wszystkie pozwolenia, a dopiero potem podjęcie pewnych decyzji co do zakupu i potem ewentualnie montażu. Poza tym ta sprawa to nie jest tylko pozbycie się powiedzmy wobec sąsiadów. Ja też miałem takiego sąsiada w klatce schodowej, że nie dała nam żyć. I wiem, jaka to jest uciążliwość. Z tym, że tutaj też trzeba brać pod uwagę aspekty resocjalizacyjne. I czy takie wyrzucenie i stworzenie getta to jest słuszne, dlatego te propozycje inne, że w umiejscowienie gdzie indziej, może już nawet by on wystawił, zamieszkały, by było i tak dalej. Tylko determinacja pana burmistrza, upór powoduje, że to pan spowodował, nie kto inny, tylko pan spowodował, że tych kontenerów nie ma, ludzie nie mieszkają, temat jest niezałatwiony. Bardzo proszę. Znaczy, po pierwsze proszę nie przemawiać w stylu aksjomatu, bo jeszcze nie wiemy, kto ma rację w tym sporze. Ja utrzymuję, że w tamtym miejscu kontenery mogą powstać w obecnym stanie prawnym i oczekiwaniu prawa przestrzennego. I z tego tytułu się odwołujemy i będziemy się odwoływać do skutku. Często proszę na tym zakresie nie rozstrzygać. Bardzo proszę. Z
tego, co się zorientowałem, z tego, co widzę, a trochę z przestrzennego zagospodarowania prób mogę, to właśnie nie może w tym stanie, jakim tam jest, prawnie powstać w tym miejscu tego typu zabudowy. Dobrze, tego nie wiem, pan radny może złapać. Wymuszanie na jakimś i zrzucanie na kogoś. Włodek zaraz. Nie mogę, bo to urąga wszystko. Proszę Państwa, pierwsza sprawa to jest taka, że na temat kontenerów rozmawialiśmy nie na tej sesji, tylko dużo, dużo wstecz. Została podjęta decyzja. Próbujecie teraz Państwo tutaj, a my co niektórzy podważać tę decyzję. Nie wiem dlaczego. Myślę, że to nie jest temat na tą sesję. Skupmy się na tym, czy to jest zasadne, to nie jest zasadne, tak? Bo chyba o to chodziło na początku. W tej chwili to próbujcie tutaj rozpłukiwać całe zło i od początku tworzyć, czy to jest, czy ta decyzja była podjęta słusznie, czy nie słusznie. Tej decyzji już nie zmienicie, tak? Dziękuję bardzo. Prosiłabym głos pani radna. Myślę, że dyskusji nie jest za wiele i chciałam tylko poinformować Państwa, że przebieg tej całej procedury był szeroko opisywany w programie Wojewoda, gdzie nawet odniósł się, bo już wcześniej była informacja na temat, że to nie wypada przeszkadzać nikogo. No wiem, z tego co wiem, to pracownicy i własni radusza popełnili kilka błędnych decyzji i formalnych. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że może rozmawiamy o zasadności wydatków. Tak, masz rację i musimy rozmawiać o zasadności wydatków, ale jak widzę, ten wydatek on stworzył następne niedociągnięcia i właśnie to chcę rozmawiać, żebyśmy decyzje nie podejmowali na szybko, tylko przemyślanie i żeby wymierać się do następnych nieprawidłowości, chociażby w postaci bezpieczenia i sama osobiście teraz się dopytam, czy te kontenery powinny być bezpieczone. Bardzo dziękuję. Ja nie wiem, o jakie błędy pracownika chodzi, bo nie chodzi o bezpieczeństwo. No to już sobie powiedzieliśmy, że przyjdzie moment, kiedy przyciągniemy to na lekcję i będziemy ubezpieczać. Teraz odpowiadam za to producent. Natomiast jeżeli chodzi o błędy pracowników ratusza, to jeszcze raz podkreślam, nie odbieramy sobie nawzajem oceny sytuacji. Ja jeszcze raz podkreślam, mam zupełnie inną. Mało tego, przygotowanie odwołanie przez tutaj pracowników ratusza i nasze służby jest w pełni racjonalne, jest ma zawartą treści. Zostawmy to naszą kompetentną do nadania do rozstrzygnięcia, a nie próbujmy sobie tutaj mówić, że ja do czegoś was przymuszam. Ja do was niczego nie przymuszam, tylko dostrzegam pewną niezręczność w tym wszystkim. Przeprowadzimy dyskusję na temat zakupu kontenerów. Tutaj pada wniosek o udzielenie absolutorium, a jednocześnie wiemy, że to się wszystko kłębi w tej samej instytucji. I na tym to mało, że estetycznie rozumiem, kto myśli. Pani, proszę bardzo, pan radny. W tej sprawie uchwałę Radę podjęła. Już tu kolega mówi. I na koniec każdej uchwały jest napisane. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. I jak nie wykona, to my do tego wrócimy. A teraz się robimy jakieś tam szczegóły. Domyślmy, czy to jest ubezpieczone, czy nie jest. Czy zakupione te kontenery. A co to czy że u nas stoją, czy to. Będzie miejsce, co będą coś z tego dane. Powierza się burmistrzowi miasta. Dziękuję. No może przestawcie raz. Muszę koledze doświadczonemu radnemu, przewodniczący rady. Panie radny, no przecież wszyscy wiemy, że tak jest. Tu nikt tego nie kwestionuje. Uchwała. Po co ta dyskusja? Uchwała została podjęta. Mówimy o wykonaniu budżetu. My nie mówimy o zasadności uchwały. Mówimy, czy budżet w tym punkcie został prawidłowo zrealizowany. Nic więcej. I tak to wygląda. Ja uważam, że nie. Każdy może mieć inne zdanie. A poza tym, panie burmistrzu, chciałbym wrócić pan kolejny raz antagonizuje samorządy. Pan jest pierwszą osobą, która powinna pochylić się nad tym i mówi, dbamy o wykonanie i prawidłowe podejmowanie decyzji zgodnie z prawem. Tak to jest. A pan znowu sugeruje, że samorząd powiatowy z niesamowitą determinacją chce panu podłożyć nogę. Przecież tak nie jest. Dobrze pan o tym wie, jeżeli przeczytał pan wyjaśnienia osoby, która przygotowała decyzję, to tam było jasne i oczywiste napisane.
jak to powinno być, jak to powinno być zgodnie z prawem niepotrzebny pan nadzoruje. I to później właśnie brakuje jakby współpracy między tymi dwoma samorządami. Dziękuję. Prosiłbym o głos pan radny Niemcy. Uchwała bardzo jedna w komendzie. Mamy człowieka, który wykonał apel naszego uchwały. Człowiek, którego darzy dużo sympatią, zaufanie, on wie, co to on będzie uchwała. Ale po prostu mamy jakieś chore, nie wiem, wypowiedzi, albo jakby się stało, jakby babcia miała, to dziadkiem była, jak będzie wojna, to było też zniszczono, ten, na miłość boską, podejmujmy jakieś uchwały, które mają wpływ na to kontenerowe. Jeżeli brak, jak odpowiedziałem, jest plac, na który się zgłosił się, będzie to przechowane tutaj. Tu koleżanka będzie na Wizeliusza możliwie. Oczywiście, zgadzam się. Jest tam takie miejsce, dane, tam mam swoje działki na kontenerze. Ale nie mówię prawdy, ta prawda to nie prowadzi. Jesteśmy radą, na szczęście, że rada ma 21 osób, a nie 2 czy 3. Tu koledzy na pewno wierzę w to, że z powiatu. Oni pomogą nam te lokalizacje załatwić, te pozwolenia. Jestem już przekonany, bo już się śmieję, bo wierzę, że to zrobię. Także nie damy tego jeśli jest potrzebnie. To jest prawda, bo co z tego? Co z tego winien zrobić? Jest to wybrać się człowieka na to kadencję i na następną, że wiem, że będzie, bo już to planuję. A że wy chcecie się, to ludzie. Tutaj nie byłeś, jak była taki starszy, ludzie się rozprowadzało, oni próbowali wybierni ludzie. Ale to był taki człowiek. W 1914 roku był taki fajny. Ja proszę Państwa, a ja jestem obrażam. A teraz wiesz, że się usuwam, że oni tu przyszli biedni. Bo jest podpisałeś, bo tu przyszli biedni. Nie ma co. Ale się to kończy. Kiedy tu padło słowo takie starsze, pani będzie chodziła na Szkodzie, na Lipowy wóz, pan powie tak, będę chodziła. Zresztą było to wszystko. Na miłość głosu, nie róbmy się śmiecha. Pan burmistrz zorganizował to spotkanie na radnych tutaj na Starym Mieście. Pomógł. Mamy, rada to nie jest jedna osoba. Stare Miasto to nie jest cała jedna. Dlatego, proszę Państwa, rozmawiajmy. Jakby się konstruktywnie, nie wydajemy, że to, co było tam kiedyś, to mamy teraz wołać. Mamy dzisiaj udzielić burmistrzowi absolutnie. Jestem za. Nawet to będę z manipulowaniem też jest. Także dziękuję. Żeby Was odzesenie, bo to miałem się nie podać tego zaproszenia. Dziękuję panu radnemu za głos. I jeszcze proszę o zamknięcie. Nie pan radny Wojewoda chciał jeszcze raz i pan radny odstawczy. Jeżeli mamy jeszcze taki równy wątpliwości, to przynajmniej opinię Regionalnej Komisji. Gdzie w ukrycie wszystkie wydatki są badane. I jeszcze tu musimy rozsądzać program, który dawno zamknęliśmy. Dobrze, no... Kwestia zakupu... Rozumiem, że radni mieli prawo wypowiedzieć swój głos. Ale mówię. Proszę bardzo, radny Noc jeszcze. Mam już jeszcze godzinę. Panie radny Kawacz, proszę. Króciutka tylko informacja nawiązana do tego, co ktoś przed chwilą powiedział. Czy koleżanka? Ja mam tutaj przed sobą wydruk z Info i Łaba, nazywa się to batalia o kontenery dla dłużników, polityczna, wojenna czy litera prawa. Jeżeli ktoś jest, tu jest bardzo ciekawie opisane dwie strony, burmistrza i odpowiedź pana ze starostwa, nie? Dyrektor Dudek. Jest to bardzo fajnie wszystko opisane, chronologicznie z datami, złożenie, wycofanie, decyzja, ponowne wezwanie, uzupełnienie poznań. Odsyłam Państwa, że to jest zainteresowane do tego materiału. Mogę udostępnić, można też z nich przedrukować. Dziękuję. Dziękuję. I procedura trwa. I dobrze, moje zdanie. Zgodnie z tym, że nie widzę więcej chętnych do zabrania głosu, przystępujemy do podejmowania kolejnych uchwał. W punkcie 6 mamy podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego w pierwszej kolejności. Materiał był omawiany na komisji. Proszę. Tak, Komisja Gospodarki Budżetu i Finansów zaopiniowała pozytywnie, także nie jest właśnie bardzo przeciw. Dziękuję. Komisja proponuje.
za opiniowała pozytywne. Dziękuję. Komisja oświaty. Pozytywnie również. Dziękuję bardzo. Nie pytam, czy ktoś chce zabrać głos, bo dyskutowaliśmy też dwukrotnie. Włącząc oczywiście obydwa punkty. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wyżej wymienionym? Kto jest za? Tak jest. Sprecyzowano. Bardzo proszę, pani Natalia. Ja mam jeszcze jedną uwagę do tej uchwały.
paragraf 45, rozdział 5, paragraf 45, punkt 4. Uzasadnienie podpisuje autor projektu. Jeżeli chodzi o uchwałę, mam uzasadnienie, to państwo proszę na pewno kolejne. Uzasadnienie jest niepodpisane. Więc ta uchwała posiada wodę. Rozumiem, że zostanie to czy to satysfakcjonuje? Tak. Nie widzę więcej głosów. Temat już omawiany, bardzo proszę wnieść na opinię. Komisja pozytywnie opiniuje. Dziękuję bardzo. Komisja proszę o przyjęcie bez poprawek. Pozytywnie. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Iława na budowę parkingu przy ulicy Dąbrowskiego w Iławie wyżej wymienionym? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła krótszą uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących miasto Iławskiej Fundacji Rozwoju Gospodarczego. Sprawa również była omawiana na pozytywnie. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Kto z państwa w tym czasie nie widzę. Wobec tego, kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli reprezentujących miasto Iława Fundacji Rozwoju Gospodarczego wyżej zmienionym? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła 20 głosami, czyli jednomyślnie. I został nam punkt nowo wprowadzony. Uchwała w sprawie zadania publicznego zakres przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nazwą Bezpieczna Rodzina. Temat był również omawiany na komisji, tylko nie był wprowadzony wcześniej. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego, kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Miejską w Iławie uchwały dotyczącej przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pod nazwą Bezpieczna Rodzina, wyżej zmienionej. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednomyślnie. Mamy 13:10. Ogłaszam przerwę do 13:30. Proszę państwa, bardzo proszę o zajęcie miejsce. 13:30. W kolejnym punkcie mamy sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta. Otrzymaliście państwo to sprawozdanie. Gdzie jakieś pytania? Proszę bardzo, pani. W związku z tym sprawozdaniem miałam spotkanie z panią radną Serafinem w sprawie utrzymania i funkcjonowania basenu. Chciałabym się dowiedzieć, do jakich wniosków doszliście. Najpierw chciałabym usłyszeć właśnie, jakie wy macie wnioski, pan i pan dyrektor Serafin, bo ja później zapytam o parę innych rzeczy. Druga sprawa, co do mając, którą dostałam odpowiedź od pana, jakie były koszty tej majówki. W każdym razie następne pytanie. Tu jest takie spotkanie z Tadeuszem Świstem w sprawie umówienia kwestii dojazdu do bazy żeglarskiej. O co tutaj chodziło w tym spotkaniu?
będzie miało charakter interwencyjny. W przypadku pana Śwista, tam mieszkańcy tamtego rejonu oprotestowywali w sposób dojazdu do niewielkiej bazy Łodzi. Chodzi o tryskające spółka linie. Poprosiłem pana Tadeusza, żeby w ramach własnych środków pociągnął kilka metrów kopułku i on to zrobił. To jest bardzo rzeczywiście zamiana naszego spotkania. Na tym przypadku pana kierownika Serafina to tam był duży konflikt związany z przejściem firmy prywatnej, jeżeli chodzi o opłacanie swoich pracowników na inne zasady w wyniku ustawy, jaka obowiązuje. I też to było źródło jakichś kłopotów i firmy wyciągające oczywiście. Było duży kłopot, problemów i ludzkich dramatów, no i starałem się nam to wesprzeć w jakikolwiek sposób. No niestety przedsiębiorca jest przedsiębiorcą i on nie, kierując się własną racjonalnością, nie skorzystał z mojej szczęśliwej prośby, żeby ewentualnie tego się zdusić w zarobku. No i to wszystko, no tyle jeśli chodzi o obowiązki. Panie Burmistrzu, ja bym chciał się dowiedzieć coś więcej na temat prezentacji węzła intermodalnego. No to jest kolejny projekt, my toczymy wyścig z czasem, dlatego że chcemy zdążyć klasyfikację, jeśli chodzi o środki europejskie, albo jeszcze w czerwcu, może w kolejnej części, jeżeli będzie powtórzony konkurs. Jest to absolutna rewolucja wokół Gorca, nawiązująca do dwóch rąk, jakie tam w tej chwili funkcjonują, które są pod taką presją, bo w polu blokowane jakby nie wyjaśniają mieszkańcom, dlaczego tak w tym miejscu są, ale w efekcie tego projektu wszystko stanie się jasne. Tam budujemy punkt przesiadkowy, chcemy to nazwać dumnie Wrota Kolejowe Darmii i Mazur, gdzie będą wszystkie akcenty związane z przesiadką, poczynając od rowerzystów, poprzez postój taksji, parking krótko i długoterminowy, komunikacja miejska i międzymiejska. Nota zewnętrzna. I to się wszystko będzie działo. Projekt jest bardzo ambitny i bardzo duży. Jego elementem być może będzie również zmiana taboru naszego autobusowego w mieście. Stąd między innymi w tej chwili trwają te jazdy próbne związane z możliwością zastąpienia tych baz dotychczasowych czymś znacznie atrakcyjniejszym z punktu widzenia mieszkańców. Proszę bardzo, pan radny Budzyński. Wydział planowania inwestycji monitoringu w punkcie trzecim, czytam, do Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego złożono poprawki merytoryczne do wniosku zagospodarowania brzegów rzeki Ławki Jeziora Jaworskiego. O co tu chodziło? Czy o zwiększenie? Po prostu tam wcześniej były, czy ewentualnie zamrożenie? Procedura jest taka, że każdy projekt składany do regionalnego programu operacyjnego ma dwie fazy. Jedna to są poprawki o charakterze formalnym, proponowane przez Urząd Marszałkowski i jego służby, a kiedy się przejdzie to formalne, to później się pojawiają poprawki o charakterze merytorycznym. My mamy wtedy dwa podejścia i jak nam się uda spełnić te wszystkie oczekiwania, wymagania, wtedy uczestniczymy w pełnoprawnym konkursie. Proszę bardzo, pan radny Zaborowski, a proszę bardzo, radny ministr. Widzę tutaj też, że zostały rozstrzygnięte przetargi na budowę łączników na wieku, na Maskony. Czy inwestycja rozpoczy się w tym roku? Można już mieszkańcom powiedzieć, że w tym roku będą mieli piękną ocenę? Musi się rozpocząć i zakończyć w tym roku, bo to są te małe inwestycje. My to Państwu w ramach tej naszej gorącej dyskusji dotyczącej środowiska i parku w tym pakiecie proponowaliśmy wówczas te zmiany. W przypadku Gajerka to już niewiele tam nam zostało, bo jeszcze bodajże dwa inne łączniki i w kanale chodnika na ulicy Gdańskiej możemy śmiało powiedzieć, że powoli temat Gajerka kończymy. No, oczywiście wróci taki temat jak Gornicka i tam nie ma, ale na tym etapie na pewno będziemy się tym zajmować. Proszę pana. Panie burmistrzu, ja chciałbym na pana ręce złożyć podziękowanie do pani za to niebo nad Iławą te samoloty. Niektórzy koledzy na ten akcent to samoloty widzieli tylko na produkcję, na ekologii, a tutaj, proszę się, a tutaj na żywo widzieliśmy. Nawet w ulicach na życie większość ludzi wiary. Także to jest, myślę, że to jest wyrażenie wszystkich radnych, bo to nam się podoba. Tylko tam komuś nie robią, to są nie robią. Także na ręce pana sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Brawo.
żeby jeszcze pociągnąć ten temat, który panu starzy, trzeba dodać, że pani ma bardzo pięknie wygląda w tym konturze takim ładniejszym. Myślałem, że może też coś zademonstruje, ale można z tym grać. Jakby z Roberta na samolocie. Nie wątpliwie w tym konturze wyobraźnia męska była ustawiona. Myślę, że możemy przejść do kolejnego punktu. To jest interpelacja i zapytania radnych. I od razu widzę Tadeusz, proszę o głos. Ja tylko dodam, że nie wpłynęła do żadna interpelacja. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, proszę Państwa, mam cztery sprawy, cztery zapytania, z których jedną powiedziałem, że zamieni się interpelacja na przyszłość. Zacznę od tego, co było jakiś czas temu w Iławie, w zasadzie w Rakoszu. Kiedy to takie dla mnie to wydarzenie na skalę wschodniej Europy, a przynajmniej północno-wschodniej Polski, kiedy to urzędnik, którego tu nie widzę, Jacek nasz, przyznał się do błędu i zapłacił. Pomijam całą otoczkę, czy był winien, czy nie. Jacek, on ma drugie imię, jest mi bliżej do pana Tadeusza, z tego imieniem, dlatego jest Jacek. A pomijam całą otoczkę, która była w tej sprawie, czy był winien, czy nie, to go inspirował. Dla mnie zachował się jakoś taki dzwoni. Panie Przewodniczący, ja muszę wprowadzenie krótkiej odpowiedzi, to mnie bardzo się wiąże, ale będzie się wiązało do zapytania, bardzo się wiąże. Więc to dla mnie jest taki gość przedwojenny, prawdziwy urzędnik, honorowy urzędnik. Coś zepsuł. I tak zwykle bywa, że jak ktoś coś przeskrobie, to albo rozstrzelają, albo ukrają, albo pogrożą, albo ktoś użyje tego magicznego słowa, co znają dzieci, magicznego słowa przepraszam. I teraz wracam już do sedna tego zapytania. Otóż jakiś czas temu, no pierwsze dwa wytoczę w stronę pani burmistrz, że była równowaga, radnicki chwalił. Ja wtedy będę zdarma strzelał te dwa pierwsze zapytania. Jakiś czas temu zgłaszałem problem, to co koleżanka mówiła, występujący na basenie. Chodziło konkretnie o obsługę pacjentów. A może powiedziałbym natrętów, dosadnie, natrętów. Tak na wielu basenach się nie dzieje, albo na niebie. Ja nie będę przybliżał tego tematu, bo pani burmistrz wie, ja wiem. Ja to zgłaszałem, to pierwszy błąd popełniłem. Zgłaszałem to dyrektorowi Jaskiego Centrum pół roku temu. Minęło 15 maja. I w tej sprawie nie podjął żadnego ruchu. Takiego pracownika, nie podjął żadnego ruchu, a ja nie chciałem tego wywlekać. Po co zajmować jakimiś drobnymi sprawami tutaj czas? Więc myślałem, że to zostanie tam uregulowane, niestety. Więc musiałem zgłosić do pani burmistrz i po jej akcji sytuacja się poprawiła, chodziło. Ale na tydzień, może 8 dni. W tej chwili nastąpiła eskalacja, to mi meldują ci natręci właśnie. Eskalacja i dołączyła do tej osoby druga osoba. Danych tej osoby nie znam, tylko szczątkowe, ale gdybym znał, myślę, że nie miejsce teraz. Natomiast chyba dalej nie mają identyfikatorów, o których mówimy. Nieważne. Proszę Państwa, zmierzam do finału. To, co powiedziałem, nawiązanie do tego, co powiedziałem na początku. Postawiłbym wniosek, czy prosiłbym panią burmistrz, aby spowodować, aby właśnie wzorem Jacka czy Wiesia dyrektor Jaskiego Centrum Kultury przeprosił. Centrum Sportu, przepraszam, żeby przeprosił. Nie, ja nie oczekuję, to trzeba mieć klasę, żeby to słowo znać, przepraszam. Żeby przeprosił wszystkich mieszkańców, tych pokrzywdzonych, bo tam jest dosyć już spora grupa ludzi, w mediach śląskich, na własny koszt. Tak jak to zrobił. Tylko dlatego, że przez pół roku nic nie zrobił. Co pani burmistrz w tej materii? I druga sprawa. Rodzice maluszków, którzy działają na chwałę Jeziuraka, mówią, że jakaś grupa zostaje obciążona dodatkowym kosztem. Burzą się, bo z ratusza idzie jakieś setki, może nie setki, ale ponad 100 tysięcy na tą młodzieżową piłkę. I no, oni nie zgadzają się z tą odpowiedzialnością. W związku z tym jest zapytanie, czy jest taki fakt, pani burmistrz, znany? Jeżeli tak, to czy jest inspiracji? Jeżeli tak,
tak, to gdzie te pieniążki będą upływać, czy do ratusza, czy do kieszeni trenera? W tej materii prosiłbym odpowiedź, czy taki fakt jest w ogóle znany? Kolejna sprawa, teraz miał być do burmistrza, nie dalej będę nawiązywał do tego, co było na poprzedniej sesji i pozwolę sobie znowu odczytać też w skrócie dwa zdania z Infoj Ławy. Muszę powiedzieć, że Infoj Ława jest dla mnie takim miejscem, z którego dowiaduję się, co się w Ratuszu dzieje. Nie z Ratusza, tylko z Infoj Ławy. To jest przykre bardzo. Odczytam to lodowisko. Na poprzedniej naszej sesji, a poprzedniej, to była bardzo taka dosyć gorąca dyskusja. W związku z tym na tego tematu nie możemy pominąć. Czytam w skrócie. Dzisiaj odbyła się data, to jest 11 maja 2017, to z Info drukowałem. Dzisiaj odbyła się sesja nadzwyczajna. Czytam w skrócie. Przegłosowano na nie dodatkowe środki. Okazuje się, że nasz, w cudzysłowie, niedoszacowany projekt zostanie zrealizowany w zupełnie innej formie niż ta, na którą głosowali ludzie. Skate park, to ta część sportu, będzie realizowana. Jest tak naprawdę niską skate plazą, nie wiem co to jest, za ponad 800 tysięcy złotych, co daje nam najdroższy betonowy skate park w Polsce. Niestety w parze z ceną nie poszedł rozmiar i jakość. Puścimy zdanie. Smutne jest to, konkluzja, smutne jest to, że zrobiono z nas wszystkich idiotów. Nas, pomysłodawców oraz was, czyli głosujących. Uważamy, że władcy urzędnicy nie dorośli do dialogu z mieszkańcami oraz innych form współistnienia społecznego. Mamy dla was radę. Oddzielcie się im, duże litery, im, duży liter, podczas najbliższych wyborów samorządowych. W tym mieście wydaje się więcej funduszy na fontannę nad jeziorem niż rozwój pasji młodych ludzi w podpisie ekipa Young Sport. I nie chodzi teraz o celowość, nie o celowość tego wydatku, czy fontanna, czy skatepark, czy drogi moje ulubione. O, do tematu rzut jeszcze, ale to nie dzisiaj wrócimy. Chodzi nie tylko o to kłamie, a może ładnie zapytam. Kto nie mówi prawdy? Nie jest prawdą. To mija się, tak, to mija się z prawdą, bo solennie nas pan burmistrz zapewniał, że wszystko było uzgodnione tutaj z tymi chłopakami, natomiast oni piszą zupełnie, że zrobiono z nas idiotów. Pan burmistrz powtarzał to wielokrotnie, proszę mi wierzyć, nie z tą wiarą w urzędzie, to się kojarzy takie porównanie ze sklepem, kiedy potrzebuje iść do sklepu, kupić pół litra, na przykład mleka i mówię do kobitki, wie pani co? Nie zapłacę pani, ale jakbym miał pieniądze, to proszę mi wierzyć, abym pani zapłacił. Tu nie ma wiary, to powinno być fakt. Prosiłbym mu o odpowiedź, kto, jak pan Peszeńczyk powiedział, kto mija się z prawdą. I to był przedostatni punkt na razie, ostatnim. Też na ostatniej sesji była taka możliwa dyskusja, tylko chyba radną dyskusję musiała przypomnieć, jakie było tam sedno. Kiedy to była prywatna wycieczka, prywatne wycieczki, wzajemne oskarżanie wręcz, czy też zarzuty. Pan burmistrz obiecał na hasło, że to jest nagrane, że odtworzy to nagranie. W związku z tym mam zapytanie, czy pan burmistrz odtworzył i jaka jest, gdzie jest prawda, kto mija się z prawdą. Amen. Dziękuję. Bardzo proszę. Panie burmistrzu, ja mam kilka pytań. Moje pierwsze pytanie jest takie. Wracam jak bumerang do tego, o czym mówiłaś. Upływu z nieszczęsnych butelek, które stoją w Łazie. Proszę państwa, mamy taki klimat, jaki mamy. W tej chwili jest upał, a w tych śmietnikach, butelkach jest mleko, butelki po mleku. Zaczyna się robić niebezpiecznie. Może to i jest dobcicne, ale uważam, że to już się robi problem. Pomijam względy estetyczne. Przeszłam się ostatnio po ulicy Westerplatte, tam tędy idąc na skróty z moim wnukiem i to, co zobaczyłam przy ulicy Westerplatte, ten punkt do wyrzucania śmieci, no tylko jeden przykład podaję, to woła o zgrozę. Ja, panie burmistrzu, bardzo pana proszę już w tej chwili, bardzo, o interwencję w tej sprawie. Ja już pomijam względy estetyczne, ale mieszkańcom zaczyna się bardzo dospierać.
że firma, która wywoziła śmieci, teraz ich nie może zabrać. To już przestało naprawdę być bardzo, bardzo zabawne, bo lato podobno mamy mieć jakieś takie dosyć gorące. Następne pytanie. Jadąc samochodem zauważyłam, że albo to jeszcze nie jest pora, albo już jest pora. Pasy się pomazały na jezdniach, przejścia. To leży totalnie. Zostały, że tak powiem, przez zimę no, wydatne. Chciałabym się zapytać, kiedy to rejon drugi się tym zajmie. Wiadomo, drogi są, jakie są, to jest moja pytanie. Trzecie pytanie, to tak jak kolega przed chwilą powiedział, dowiaduje się z różnych źródeł medialnych, że do Iławy przyjeżdżają przedstawiciele miast partnerskich. Ponieważ trochę radną w mieście już jestem i zawsze jak przyjeżdżał ktoś z miasta partnerskiego, to nas o tym informowano. Koledzy byli, wiedzą, jak to wyglądało. Ja w tej chwili dowiaduję się, że byli z Litwy, że byli z Tolem. Ja wcale nie mówię, że ja chcę w tym uczestniczyć, tylko ja się pytam, kto ich przyjmuje, jak ich przyjmuje. Tu się dowiedziałam, że akurat przyjechali na dni Holandii i byli na tym święcie w Jedynce, ale dlaczego my jako radni nie dowiadujemy, tylko ja tak jak kolega dowiaduję się z mediów. Bo ja nie miałam żadnego pojęcia. To jest kolejne moje pytanie. Trzecie. Panie burmistrzu, panie dyrektorze Żmudziński, chciałam pana zapytać, czy remont hali sportowej przebiega zgodnie z terminarzem i rzeczywiście w październiku, we wrześniu się skończy, a w październiku młodzież ze szkoły nr 3 do niej wejdzie. Bo obserwując, jak funkcjonują dzieci, to już pomijam, ale jestem w Komisji Oświaty i widzę, jak to wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego pominięcia. Dlatego tutaj do pana się zwracam bezpośrednio. Kolejna prośba. Chciałabym się na najbliższej Komisji Oświaty albo na sesji dowiedzieć, jak działa Rada Sportu. Było dużo szumu wokół tego, powoływano, zmieniano i tak dalej. Ja nie wiem w dalszym ciągu, jak działa. Jakaś tam skład osobowy jest. Byłam kiedyś sama na spotkaniu z tą Radą Sportu i chciałabym się dzisiaj dowiedzieć, co, jak oni działają. To niekoniecznie na sesji, ale na przykład na Komisji Oświaty i Sportu, bo jesteśmy od tego. I ostatnie pytanie. Bardzo dawno temu prosiłam pana burmistrza na interwencję dzieci niepełnosprawnych o miejsca parkingowe na ulicy Andersa, żeby te dzieci mogły stamtąd wysiadać spokojnie. Wiem, że Andersa jest drogą powiatową, tak? Tak? No ale ja mogę tego nie wiedzieć, ale są urzędnicy w ratuszu. Chciałabym się dowiedzieć, panie burmistrzu, jak ta sprawa została załatwiona, czy w trakcie załatwiania jest, że tak powiem, bo zaraz się o szkole kończy. Może przez wakacje coś znaleźć, jakieś miejsca parkingowe. Tam są klasy integracyjne, przypominam, prawda? Także tyle mam pytań. Dziękuję bardzo. Proszę. Panie burmistrzu, ja mam takie dzisiaj techniczne pytanie. Czy jest szansa na wymianę nagłośnienia i wzorem za urzędem gminy w Iławie zakup tabletów, a nie na karty. Ja odpowiem, że odpowiem to z własnej kieszeni, jeżeli będę wystanowiła problem, ale czy moglibyśmy przejść na wersję elektroniczną, a nie papierową, jeżeli chodzi o materiał na sesji i komisję. Czy jest szansa na unowocześnienie naszej i usprawnienie jednocześnie i oszczędniejsze gospodarowanie finansami publicznymi w tej kwestii. Czy jest szansa na ten rok? Dobrze, pozwolę, ja sobie też mam dwie sprawy. Jedna jest taka dosyć porządkowa, dotyczy usunięcia znaku drogowego, oczywiście z zachowaniem odpowiednich procedur, na zapleczu byłego ośrodka, byłego długi czas ośrodka Rodzina, tam stał, mający tak naprawdę martwe działanie, znak zakaz wjazdu, co też oczywiście było nieporozumieniem, dlatego że jeżeli jest zakaz wjazdu, to z drugiej strony wjechać można, a tam jest to oczywiście ślepa uliczka. Z dopiskiem, że nie dotyczy pacjentów czy personelu, no tam już dawno nie ma ośrodka Rodzina, a ten znak stoi, no, po prostu dla tego porządku powinno się go zlikwidować. Słucham? Tam jest parking i oczywiście 3-4
samochody się tam mieszczą i mieszkańcy okoliczne klasy tam parkują. Z tym, że no, ten znak to jest jakby łamanie w tym momencie troszeczkę prawa przez mieszkańców, ale ten znak nie ma tam absolutnie żadnego zaznaczenia w tej chwili. To jest jedna taka prostsza sprawa, natomiast druga jest troszeczkę poważniejsza i dotyczy łatania dziur w naszym mieście, które się godzinie pojawiły, i a szczególnie technologii łatania tych dziur. Ja już nie pamiętam, czy jeszcze w tej kadencji, czy jeszcze w poprzedniej zgłaszałem ten problem, że mieszkańcy skarżą się, że ta technika zalewania smołu z drobiną i jakichś kamyczków to jest no, bardzo, bardzo duże nieporozumienie. To te kamyczki odpryskują, one ubogo karoserii, a smoła, którą się zalewa, przylepia się do karoserii, do lakieru. To jest bardzo zła technologia. Skarżą się okropnie mieszkańcy, skarżą się piesi również na to, że przechodzący doczepia się do butów. I przez jakiś czas, nie wiem, że po mojej interwencji, no, nie robiono taką techniką, a w tym roku, to późną wiosną, pojawiło się znowu na premianie ulic Stowarzyszeń. Bardzo bym prosił, abyśmy jednak odstąpili od tego. I mimo że prawdopodobnie jest to środek najtańszy, to jednak no, co bardziej nerwowi mieszkańcy mogą nam z tego tytułu zrobić problem, dlatego że no, jeden bardziej trefny rozmówca ze mną naprawdę prosił prawo sądowo, bo samochód mu się tam gdzieś oblepił, gdzie jest smoł. Nie ukrywam, że tam się nic. Dziękuję bardzo. Proszę pan teraz jest problem. Mikrofon jest w takiej pozycji, że nie widać pogającego. Nie widać pogającego świadectwa, dlatego głosu przepraszam. Proszę bardzo, pan radny Karaczyński. Jedno pytanie radny Rosy, odnośnie zadania z projektu obywatelskiego. Miałem to same pytania. Natomiast mam trzy inne zagadnienia. Wielokrotnie żeśmy mówili o ulicy Wojska Polskiego, o tym skrzyżowaniu do zakładów maszynowo-wiastowych i dalej wylot w stronę Radomna. W czwartek dostałem informację, że mam przygotowywać pieniądze na opłacenie opracowania koncepcji, 50% kosztów jako powiat. Z tym, że zaskoczony jest, bo pan burmistrz wielokrotnie mówił, że spotkanie na ten temat odbyło się 7 lutego i że zostało to zlecone, a tutaj mi podano teraz, że umowa na opracowanie koncepcji rozwiązania zawarta została 22 maja. Jestem tym zaskoczony, tak? Nie mylę, bo już pan burmistrz mówił, że ja już się spodziewałem, że już będziemy mieli jakiś wynik tego opracowania. A tutaj ten rok szczególnie do tej pory był mokrym rokiem. Ja się nie dziwię, że ludzie się po prostu boją tam jeździć, aż będzie wyprawienie. Bezsensowne jest robienie czegokolwiek, jeżeli ten temat no, kompleksowy nie zostanie rozwiązany. Zresztą to sugerowałem już w spotkaniu z nowym właścicielem, właścicielami zakładu Siemiaczanych, że on wystąpi i że aktywnie będą musieli w tym uczestniczyć. Następny temat, to prosiłbym o odpowiedź pisemną, tak oczywiście, nie tak od razu, tylko jak Państwo tam, że będziecie mieli czas, o wykaz wniosków na złożone dofinansowanie zewnętrzne z różnych źródeł na projekty inwestycyjne. Zarówno tych, które zostały już złożone i ewentualnie były jakieś rozstrzygnięcia, bo jest zaznaczenie, czy były rozstrzygnięcia, czy nie, i jakie planuje się jeszcze złożyć w tym roku na to rozdanie, szczególnie 2014-2020. I następny temat. No, cieszymy się nową fontanną, ale
po informacji Info i Baba społeczeństwo jest zaskoczone tak wysoką ceną inwestycji. Zresztą miałem sprawę, bo myślisz, nie rozmawiałem, też trochę zaskoczony byłem, że tak dużo, bo prawie 850 tysięcy. I żeby dobrze też było, żebyśmy dostali taką informację, specyfikacji wydatków, powiedzmy robocizny materiałowej, wykonania, żebyśmy naprawdę umieli mieszkańcom rzetelnie odpowiedzieć, jakie to koszty, że ta inwestycja wyszła tak drogo. Dziękuję bardzo. Pan Radny jest. Też na piśmie, bo też. No to można przyjść po sesji. Nie było.
Nie zaprzeczam. Proszę Państwa, myślę, że wyczerpaliśmy pytanie na dzisiaj. Przechodzimy do odpowiedzi. Proszę bardzo, Państwo Burmistrzowie mają pole. Ja zacznę może od końca odpowiadania. W związku z tym wyjazdem, jak miałem się do Państwa dzisiaj zwrócić w ramach już końcowych wniosków, ale Pani sprowokowała ten temat. Dobrze. I to od razu połączę z odpowiedzią też Pani Edukacja na temat wizyt zagranicznych, które jakoś będziemy dzisiaj może za sobą. Tylko wizyty miały inny charakter niż we wszystkich poprzednich latach, ponieważ w obydwu przypadkach były to krótkie wizyty z prośbą przyjeżdżających, żeby im przedstawić to, co się dzieje w regionie, w sensie kanału Elbląskiego i tak dalej. My tak te wizyty potraktowaliśmy. W naszej chwili brali udział w lotniczej Majówce. Dzień wcześniej wysłaliśmy na kanał z Holendrzy z kolei, na tym techniku Króla z Holandii i rowerowym. Także nie było potrzeby wciągania w to radnych, ale my chcemy tego absolutnie. A nie, to jest tak, że każda kolejna wizyta odrzuca charakterze, bo dwa lata temu proszę zwrócić uwagę, że radni wręcz gościli delegację marzyńską, ten po raz pierwszy Pani Burmistrz. To po prostu te wyjazdy miały, przyjazdy, przepraszam, miały inną specyfikę. Natomiast, ale to się cieszę, że jest jakieś zainteresowanie, bo my często, to nie jest tak łatwo obsłużyć delegację od świtu do zmierzchu każdego dnia. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie Pani Ani dotyczących wyjazdów, w tym roku mamy wyjazd do Holandii, do gminy Tolen, 20 radnych, 20 osób w sumie, z czego lwia część to radni i plus ścisłe kierownictwo urzędu wybrane osoby. I oczywiście, żeby ja za ten wyjazd absolutnie odpowiadam, informuję, że każdy się niech zapisze, ale rozważę rzecz następującą. Wyjazd będzie miał kilka dni, z czego dni uciążliwe w postaci podróży autobusem. Nie planujemy lotu samolotem, tylko jedziemy autobusem. A to jest prowincja zera, trzeba przejechać całe Niemcy. Jak Państwo się zdecydujecie, termin jest październikowy, to ja z ogromną przyjemnością pojadę z każdym, dosłownie kto tutaj jest na tej sesji, może to go okaże, co wiele rzeczy wyjaśnia na temat braku, czy też zamiaru współpracy. Także nie widzę żadnego problemu. Proszę się śmiało zapisywać i proszę to rozważyć, jeżeli chodzi o kondycję własnych gospodarstw domowych, o możliwości organizacyjne i tak dalej, bo chciałbym, żeby ta lista była trwała i żeby nie miało charakter rozmyślania się później, bo w sensie później mamy sobie duży kłopot. To jest to. Oznakowanie później. Pani Aniu, zgodnie z życzeniem, ja odczytam pismo przygotowane przez panią Anię Maniec i to też jest odpowiedź na pytanie pani Elżbiety. Odpowiedź na zapytanie w sprawie oznakowania poziomego ulic w Iławie 2017 grudnia, że zgodnie z wynikiem przetargu energetycznego z dnia 30 stycznia 2017 został wybrany na wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzany przez gminę miejską Iławę przedsiębiorstwo budowy drugi mostu Tromo, ulica nam przeszła 5 Ostrudna. W dniu 16 lutego została spisana umowa na przyjęcie roboty w dniu 22 maja przedsiębiorstwo budowy drugi mostu Tromo rozpoczęło wykonanie oznakowania poziomego. Przy przyjemnych warunkach braku wadów historycznych planowane zakończenie robót jest w ciągu 13 dni roboczych. Od 22? Tak, czyli to możemy to traktować. Nie, to jeszcze parę czas. Tak roboczy. 13 dni roboczych. Bardzo cenna uwaga. Coś z oznakowaniem. Praca komisji to jest zewnętrzny problem. Ja nie wiem, czy go znosi pani, jak się podniosła o Mówica Wyszyńskiego, Rada Wojewódzka. Bo nie mamy umowy podpisanej, bo tak jak z powiatem, to współpracujemy i mamy stosowne porozumienia. W przypadku dróg wojewódzkich nie mamy takich umów. Ja traktuję tego asumpt do tego, żeby wysłać do nich pismo i że jest interesja. Ja też poproszę Panią Bukusię w trakcie, niech się przygotuje na udzielenie odpowiedzi, ja tam powiem bardzo ogólnie. Pan Tadeusz Lot, teraz już zaczynam od początku. Młodzieżowa opieka IKS Jeziorek, to nie pytanie do Rewienki, tylko do mnie. W sposób świadomy myśl zasady Darmocha rozmieszcza i powoduje niestaranność i niesystematycznych zainteresowanych. Opłaty, jeżeli chodzi o tą naszą Akademię Pokazową, mają charakter symboliczny. Jak nie pamięć się, jest to około 20 zł i jest to kwota konieczna, żeby ludzie pamiętali, że mają swoje dzieci wysłać na trening, bo inaczej nie miałbym
większego sensu. Takie jest doświadczenie wieloletnie ludzi, którzy się tym zajmują. Jeżeli chodzi o lodowisko Strike Park, ja przyznam się szczerze, że jestem bardzo zniesmaczony tą sytuacją. Po prostu nie wyobrażam sobie czegoś takiego, żeby nastoletni chłopcy wypisywali tego typu historię. Wiesz, jest to z inspiracji osób trzecich. Jest to dla mnie kompletnie nie do przyjęcia. Jeżeli w ten sposób mamy realizować inwestycje w mieście, to gratuluję wszystkim, naprawdę. Bo po pierwsze, od początku mówiliśmy, że projekt jest drogi. Ja nie chcę powtarzać tej dyskusji, nie mam zamiaru jej kontynuować. Tym bardziej mi chodzi o całą istotę problemu. Od początku mówimy miasto, że jeżeli mamy realizować skatepark, wcale nie najdroższy w Polsce, tylko skatepark logiczny, a nie miejsko-prowincjonalny po prostu. To o to nie chodzi, że żadnych fabrykatów, żadnych tam burzy się może składanych, tylko robimy coś, co ma charakter komplementarny do ambicji tego miasta. W związku z tym wylewane jest to w ogromnej całości, to też bardzo podraża koszt. Jeżeli chodzi o Janspot, to tłumaczymy, że Janspot zostanie wykonana dokumentacja, wskazane konkretne miejsca i musimy to realizować na tak kolejny, bo dopiero był koszmar nas ogarnął, jeżeli chodzi o sfinansowanie tego w całości. Ci młodzi ludzie przekazywali sobie nawzajem kompetencje, jeżeli chodzi o kontakt z urzędem miasta, a osobą upoważniającą do rozmów z nim był pan Roman Radek. Ponadto dwukrotnie rozmawiała z nimi pani Mariola. Ostatnio mieliśmy spotkanie z projektantami, to żaden z nich nie przyszedł na to spotkanie do naszego zaproszenia. Za chwilę takie spotkanie będzie powtórzone. Nie spodziewam się tam obecności tych nowych ludzi. Oni wolą wypisywać oświadczenia w mediach. Jest to przerażające, ponieważ ja też mam syna młodego człowieka, ale z czymś takim, że się spotykam po raz pierwszy. Naprawdę pogratulujmy sobie wszyscy jako samorządowcy, że dochodzi do tego, żeby młodzi ludzie zajmowali się oceną, zarzucali nas kłamstwa i mijali się sprawą. A pozostając w duchu mijania się sprawą, to poprosiłem o dokładne wydrukowanie protokołu z sesji Rady Miejskiej w Jawie odbytej 24 kwietnia, kiedy nastąpiła wymiana zdań pomiędzy mną a panią Ewą Mackowską. Ja nie mam zamiaru zdenerwować wszystkich radnych. Bardzo proszę się z tą treścią zapoznać o nas od Jota, powtórzenie tego, co zapisanie tego, co ja powiedziałem. I niech pan tu dochodzi sam do tego, kto tu się mija w sprawie. Bardzo proszę przekazać mu do domu. Na temat basenu, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o obsługę basenu, to po pana interwencji miesiąc temu zareagowałam, odbyłam rozmowę z kierownikiem basenu. Pan kierownik potwierdził, że rzeczywiście z tą panią, o której rozmawialiście, są problemy i miała ta pani zostać wezwana i pouczona, ponieważ jakiejkolwiek naganie nie mogło być mowy w tej chwili, ponieważ upłynął już spory okres czasu, więc no, nie można pracownikowi dać nagany za coś, co było z ileś miesięcy temu. Tak? Natomiast rozmowa została przeprowadzona. Jest mi przykro słyszeć, że bez efektu widocznie będą musiały będzie kierownik musiał podjąć inne kroki. Natomiast jeżeli chodzi o identyfikatory, to żeby wprowadzić identyfikatory, dyrektor Iławskiego Centrum Sportu musi zmienić regulamin organizacyjny, tak? I to będzie zmienione. Już w tym momencie kierownik pracuje nad tym. Sami Państwo wiecie, że mieliśmy bardzo dużo pracy Centrum Sportu, miało dużo pracy związanych z Iławską majątkową. Natomiast już wkrótce, panie radny, czy pan mnie słucha? Bardzo panu wkrótce ten regulamin zostanie zmieniony. Natomiast zaproponowaliśmy tutaj, panie Wojtku, identyfikatory z imionami na sam początek. Tak? One są już i z tego co pamiętam, to chyba po tej interwencji w przeciągu tygodnia one były. Pracownicy mają imiona, natomiast nazwiska będą wprowadzone na identyfikatorach po wprowadzeniu zmian w regulaminie. Jeszcze tam teraz sporo, proszę powiedzieć. To jest pytanie. Na komisji już nie. Dobrze. Tak? Nie.
trasek, więc mieliśmy jeszcze pismo też pana prezesowa Dziobo, to jest podleśne. Docierają pana z tych numerów, bo oni zadowoleni. No, nie ma się kompletnie sytuacji, jak chodzi o wóz wieczystości. I ja podkreślam, bo i rozmawiałem już z kolegami z sąsiednich samorządów, może pan wie, że my nie jesteśmy sami z tą sytuacją. Nowe Miasto Lubawskie jest zarówno gmina miejska, jak i wiejska. Gmina miejska Lubawa, gmina miejska Lubawa, my utraciliśmy swoich wieloletnich do tych pory partnerów, jeżeli chodzi o święci podyłowanych przez mieszkańców. Bardzo to uważnie monitorujemy. Ja poproszę teraz o to, oczywiście muszę dodać coś takiego, że ja jestem sam we swoim domu i umyję każde plastikowe pudełeczko i odkładam do dworca. A wiem, właśnie, zastanówmy się, gdzie to nieszczęście tkwi, czyli trzeba też niech nas sami. Zostawianie pół butelki z mlekiem, po to, żeby ono zwiśniało w parę, no to jest przyznam się szczerze dość traumatyczne doświadczenie. W każdym razie dziękuję, oczywiście się pomijając to, bo mi wyzwaliście się do mamy miasto aniołów, nie daleko jeszcze do tego. Natomiast pani Bogusia, bardzo proszę, żeby odgodniało się do zapytania pani Elżbiety Prasek. Właśnie na wywozu butelek przede wszystkim, tak rozumiem. Nie słyszałam do pani pytania, bo chodzi o niewywożenie butelek z starych gospodarzy, ale z tobą i zalegali. I fruwali. Rozumiem. Tak, to nie jest komfortowe, to jest również dla nas, ponieważ walczymy z tym problemem od kwietnia. W kwietniu prowadziliśmy korespondencję ze Związkiem Czyste Środowisko z zakładem utylizacji odpadów w Słupnie. I była taka podana informacja przez Związek Gmin, że firmy, które skończyły, firma Eko i Społecz, miały na koniec marca rozliczyć się, wywieźć, opróżnić wszystkie pojemniki i je oddać do Związku Gmin, czy do Złoku Ludno. Firma Eko wywiązała się ze swoich zadań, firma Społecz niestety nie, dlatego prowadziliśmy tą korespondencję, prosiliśmy, rozpoczęła firma Społecz wywóz, rozpoczęła, robi to bardzo wolno, ale z niektórych miejsc już te pojemniki znikają. Mamy nadzieję, że w czerwcu, na początku czerwca to już są, to już zniknie, bo z tego co wiemy, firma Spomer ma współpracować z firmą Komą, prawda? Tutaj chyba już te pojemniki wszystkie zostaną opróżnione. Jest to prawda, bo faktycznie to robi się ciepło i to jest już może się zrobić poważne. Tak, także jeszcze będziemy w kontakcie z firmą Spomer, zobaczymy właścicielem. I zapytam konkretnie, kiedy oni odpłyną całe miasto, bo to jest i Podleśne, i tutaj Dąbrowskiego, i Centrum Niepodległości, także... Wystarczy na 8 lat. Tak, jest kilka miejsc, które odebrali już, ale jeszcze to wszystko. Zostały kiedy odebrali? Ale tu nie odebrali. Oni zaczęli, bo mówili, że rozpoczęli, tylko robią to po prostu powoli ze względów transportowych, tak to tłumaczę. Znaczy na początku tam dominowała taka frustracja, bo czekamy, że tak, tam też zakorkowało się. Prowadziliśmy tą korespondencję cały czas namawiając i by zostali lepiej dobre wrażenie niż mówisz, że coś takiego nikomu nie służy. I oczywiście jest problem, że chcą zapłacić się za odebranie tego. To no więc właśnie, no więc właśnie. Dobrze, dziękuję najmłodszy. Ulica Andersa, roboty, zapraszam. Już wiem, chodziło pani o to miejsce dla dzieci niepełnosprawnych, tak? Jasne. Tam jest bardzo interesująca sytuacja w kategoriach inwestycji, które będzie prowadzić prywatny inwestor i też my bezpośrednio w sąsiedztwie szkoły, bo modernizujemy, już jest praktycznie taki ogłoszony przetarg, całe zaplecze ulicy Sobieskiego od strony warsztatu terapii zajęciowej na pierwszego przedszkola. Dochodząc aż do dawnego sklepu handlowego, który też zmienił właściciela, ten właściciel jest bardzo ambitny, jeżeli chodzi o urządzenie całego terenu. Nierozerwalnie to się też wiąże z problemem, jak obsługiwać szkołę. Ulica Andersa całkowicie jest na razie ulicą powiatową, także tam nie ma nic. Ale w trakcie przejmowania my zgłosiliśmy taką deklarację, że chcemy ulicę Andersa, jeżeli pan Ryszard pójdzie z sprawnością, to zrobimy to najszybciej. Chcemy przejmować. Powiat docelowo będzie miał. Z przyjemnością. Powiat będzie miał docelowo tylko trasy przelotowe powiatowe. Tak chcemy do nas, że większość przyjmujemy my. Na zasadzie, żeby był jeden oddział, żeby ponosić tego, jakby. Tam się będzie dużo działo, ja to traktuję jako wniosek, może zobaczymy, jak się tego wygospodarować, ale na pewno nie będę mieszkał na razie. Panie burmistrzu, ale to jest problem rodziców już, bo się jeden rok kończy, za chwilę zacznie się drugi, my będziemy taką spychologią.
przeciągać. Panie Elżbieto, powiedziałem przed chwilą, że ogłosiliśmy już przetarg na wykonawstwo zaplecza ojcowskiego, która będzie korespondować z terenem szkoły, absolutnie. Będziemy szukać rozwiązań, naprawdę. To się działo już. Przepraszam bardzo, ja nie udzieliłem pani głosu. Bardzo proszę. Ja chciałabym powiedzieć, że mówię z tym roku do ciału udzielić wsparcia i wykonać się dwa ustawami na Rady Dzieci Niepełnosprawnych. Niestety potrzebowały kawałka skranka ziemi miejskiej i pani dyrektor nie może wykonać, nie może zrobić tego kawałka ziemi, ponieważ trwa proces remontowy tej termomodernizacji. Tak? Także stąd właśnie jest tak zwany pas. Wiem, że powiat chciał pozrobić, przygotowano te pieniądze. Niestety pasowała sytuacja, że pani dyrektor nie może wygospodarować kawałka, dosłownie kawałka ziemi na koło Świdnika. No, chciałbym ten plan zapomnikowy dostać. Proszę bardzo. Pierwszy raz o tym słyszę, pani dyrektor nie rozporządza taki w ten sposób. Absolutnie nie było się remont hali widowiskowo-sportowej, to by było na tyle, że proszę panią się wydarzyć. Zmierzamy. Nie. Oznakowanie poziomu odnieśliśmy wspólnie. W związku z tym remont hali widowiskowo-sportowej jest planowany na 15 września. Jego zakończenie wewnętrzne, czyli rozpuścimy do zajęć, natomiast same będą trwały prace na zewnątrz. Ale tak jest to pomyślane. Wykonawca bardzo dzielnie się spisuje, realizując poszczególne punkty harmonogramu. Ewa Jackowska, wymiana nagłośnienia zakupu tabletów. Ja z tym nagłośnieniem się dopytywałem, bo ja kiedyś to odchodząc, ten radość funkcjonował 3 lata, to zostawiłem sobie nagłośnienia, ale to się dowiedziałem, że było raz minione. Także musimy się nad tym zastanowić, może je uda się jakoś tam udoskonalić. To należy traktować jako wnioski do budżetu na 2018 rok, łącznie z zakupem tabletów. Myślę, że tego nie uchylamy, tylko trzeba się zastanowić i jakby skalkulować, ile to może kosztować i proponuję, że pani radna złożyła stosowne wnioski do budżetu na rok 2018. Ja mogę jeszcze słowo wejdę, bo padło również o tym, żebyśmy odstąpili od formy papierowej. Są radni, którzy życzą sobie mieć formę papierową, przemawiają na tym bardziej, w związku z tym wiem to jeszcze nawet z poprzedniej kadencji, że podpisywaliśmy stosownie, czy życzymy sobie w formie elektronicznej, w formie papierowej, czy w formie takiej. I w związku z tym nie możemy nikogo ograniczać i nie narzucajmy tej nowoczesności. Panie Przewodniczący, teraz apeluję do pana. Więc ja nie mam wiedzy na temat tego spadku 1 maja. Chciałbym zrobić jakąś licytację, aby wlecić do RDW. I proszę nam zostawić informację. Nie, zainwestujemy. Tak samo, jeżeli chodzi o technologię badania dziur. Traktujemy to jako ważne uwagi i wnioski mieszkańców. Ja się zdecydowałem, żebym przedstawił różne możliwości i jak można by inaczej realizować. Jeżeli chodzi o ulicę Wojska Polskiego, teraz chodzimy na Marciński, to skąd ta rozbieżność między 7 maja a 22 maja? Sprawdzili siedzi obok mnie, pani Majora Zarejewska, który, gdzie po przyjęciu informacji, że pojawił się nowy właściciel Pochemilowu, postanowiliśmy, że do czasu kontaktu z nimi, ustalenia, jakie są ich oczekiwania, jakie są plany inwestycyjne, to my panią, która wygrała te zapytanie o cenę i zajęła się tym projektem, po prostu wyhamowaliśmy. To był nasz świadomy wybór, ale zaraz potem po tym spotkaniu zawarliśmy stosowną umowę i to się toczy. Absolutnie. Natomiast no, taka jakby strategiczna decyzja pani burmistrz, ja na to absolutnie przystałem. Także tutaj nie ma żadnej niespodzianki za wyjątkiem tego, że zmienił się władca terenów na tym miejscu. Wykaz wniosków na złożone dofinansowanie RDO, oczywiście, że tak. Zrobimy to z wielką satysfakcją i przyjemnością, bo otwiera się wolę i to wszystko brzmi bardzo optymistycznie. To mamy się czego chwalić, także chętnie przygotujemy to wszystko, co się w tej materii dzieje. Od tam na tak wysoka cena, ale od początku państwu mówiliśmy, że to takie są zapisy w budżecie, że robimy fontanny nie z pustaków czy z lastryków, tylko robimy fontanny bardzo drogich elementów, świadomie, po to, żeby ona przetrwała nas wszystkich i nasze dzieci. To jest jakby jedna uwaga. Druga to taka, że wystąpiliśmy do RDO, do programu rewitalizacji o zwrot 85% środków związanych z fontanną.
na razie dużo, dużo tańsza. Natomiast osobiście opieram ją jako bardzo pozytywne zjawisko. Kolejne nas czekają, między innymi w tym programie, jeżeli idziemy w tym kierunku, przy dworcu i też z Kradzielowskiego, tak sobie wiemy. No i w przyszłości oczywiście na Starym Mieście, o tym też nie zapomnę absolutnie. Poważne takie prosiki dla dzieci, nie trzeba. Obiekty sakralne, czy nie bardzo zrozumiałem, czy radość na pewno jest podświetlane. Mieliśmy tutaj propozycję, ale ona nas przeraziła skalą finansową, z tego się wycofaliśmy, nie kontynuujemy tego. Ale ja tak przyznam się szczerze mówiąc, czy kościoły są podświetlane. Ale dlaczego to jest takie istotne? Co się o to pytało? No tak jest poszenie mieszkańców, że właśnie tutaj jak z Mickiewicza, z Wejerka patrzyło się, to wieża ratusza i wieża i kościół, górna część tutaj przemienienia pańskiego były podświetlane, a teraz w ostatnim czasie nie. Można powiem, jest to Może i one z radością przerwały sobie szpilę komputera produktowego identyfikatora.
Ja nie widzę, czemu to, czemu to tak tyle czasu trwa, ale to pozostawię. Natomiast pani burmistrz nie odpowiedziała mi na moje zapytanie, co z moim pomysłem o to, żeby dyrektor Iławskiego Centrum napisał w kurierze, czy w info, czy gdzieś, przepraszam wszystkich mieszkańców Iławy, którzy poczuli się i tak dalej, i tak dalej. To jest to. Dalej. Chcę poinformować pani burmistrz, że złożę oficjalne pismo. To był mój błąd właśnie, że tego nie zrobiłem wcześniej, żałuję bardzo. Złożę pismo i tym sposobem mam pytanie do pani radcy. Jeżeli takie pismo złożę, interpelację, to mimo, że to już minęło pół roku, czy możemy do tej sprawy wrócić? I niech pani się chwilę może znamy na zastanowienie. Natomiast do burmistrza mam jeszcze. Z tego, co ja wiem, to ja nie mówię bardzo cicho. Wręcz słyszę od ludzi z ulicy, nazwijmy to brzydko, że ja krzyczę, bo oni mnie słuchają gdzieś, ja się jeszcze nie słyszałem prawie. I źle krzyczę podobno. Więc tu nie mówię raczej cicho, w związku z tym z przykrością muszę stwierdzić, że pan mnie albo uważa za niepełnosprawnego umysłowo, albo uważa za takiego, który zapytam, zaraz zapomni i tak dalej, nie będę przedłużał. Natomiast zadałem przynajmniej trzy pytania. Pierwsze, czym otrzymałem odpowiedź, że pan by zaplanował te 20 zł, ale ludzie zadali jeszcze dwa pytania. I je ponownie, ponawiam je. Kolejne pytanie to było, gdzie te pieniądze wpłyną? Do kieszeni prywatnych, do ratusza, to jest bardzo ważne, to jest pieniądz prywatny. I na co te pieniądze wpłyną? I to było. Dziękuję. Proszę o uzupełnienie. Znaczy, prosił, że pan Wojtek mi się wypowiedział, jaki jest mechanizm wracania przez rodziców pieniążków na Akademię Jugoslawii. Uznanie. Proszę państwa, pan burmistrz dobrze poinformował. 20 zł miesięcznie to jest opłata, która wpływa na konto od rodziców, wpływa na konto Iławskiego Towarzystwa Sportowego Jeziora, to jest przeznaczone na te grupy, żeby dopiąć budżet, bo tak się wydaje, że 120 tysięcy, jest ponad 200 dzieciaków, które uczestniczą w szkoleniu w tej chwili. I ta symboliczna, bo naprawdę to jest symboliczna, ponad 20 zł miesięcznie, to jest na dopięcie budżetu po prostu. I wpływa to na konto Iławskiego Towarzystwa Rekreacyjnego. Nie do budżetu. Przepraszam, od razu zapytam, czy macie na to wpływ i kontrolę? Tak, oczywiście. Całkowicie. Proponował pan Fiat. Panie przewodniczący, panie Świeta, pan jeszcze poruszył kwestię zarządzania cmentarzem. To, co ma charakter inwestycji, jeżeli się skończy na użycie miasta, ja zwrócę uwagę, ja się cieszyłem bardzo, jak powstały ten drogę z gminy, ale to nie jest ja mówię, nie, drogę w sensie przedsięwzięcia. Mówię o tym czerpaniu wody z brzegu, to chyba z wody się prezentowało. Musimy sprawdzić, jak to działa. Ja nie mam takiej wiedzy. To jest takiego cel mało tego, więc ja mogę przyjąć modernizację cmentarza. To jest świeży etap. Chcielibyśmy, żeby ten cmentarz w całości tak wyglądał. To nie wiem, czy to była interwencja pani, ani tak wszystkich nie widzicie, panie Świetny Wracek, ale wracamy do tematu, bo tu usłyszałem na ogrodach działkowych sąsiadujących cmentarzem o tym, żeby zrobić sprawiedliwe, no może nie sprawiedliwe, nie mam tworzone toalety, tam te są sąsiedzkie, bo okazało się, że tamte toalety, to te dzisiejsze, to jest obraz, ten zwłaszcza, to chyba się dzieje, jeżeli chodzi o modernizację tych toalet. My jesteśmy bardzo wyczuleni na istotę, kulturę prowadzenia cmentarza. W związku z tym to wszystko te uwagi, ja poczekuję na tej zasadzie, że tam nawet się wybiorę i przejdziesz tym wszystkim, bo rzeczywiście no, nie może tak być, że tam zalegają śmieci, ale gwarantuję, że dzieje się absolutnie i nie schodzimy z idei cmentarza. Jak państwo nas przyobiecie na to, że nie będzie w naszym budżecie,
Tu chodzi o kwestię przepisu. Wyraźnie powiedziałam, że dyrektor musi wprowadzić zarządzeniem zmianę w regulaminie organizacyjnym Miłaskiego Centrum Sportu. Proszę zwrócić uwagę, że zmuszenie pracownika do noszenia imienia i nazwiska może wywołać, no powiedzmy, już wywołało oburzenie, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. My musimy o to dbać. W tej kwestii wypowiedział się Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. To nie jest takie proste, że my nakazujemy pracownikom. My musimy mieć to zawarte w regulaminie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię przeprosin, no to nie dał mnie Pani Radny, no uwaga, ja nie mogę zmusić dyrektora jednostki mnie podległej, żeby publicznie przepraszał, tak? Więc nie, to chyba nie tak to zrobię. Wyczerpaliśmy odpowiedzi. W punkcie 12 mamy wniosek mieszkańców do chwili obecnej. Nie wpłynął na ten wniosek mieszkańców. W związku z tym, a przepraszam, że jeszcze kwestia pary, panie radny. Kodeks pracy wyraźnie mówi, tutaj pani mecenas może się wypowie, ale nie można pracownika karać po pół roku za przewinienie sprzed, tak jak mówię, po pół roku. To jest 30 dni, tak, mamy na to. Pracownik nie został ukarany, więc to się przedawniło. I w momencie, kiedy rozmawialiśmy ponownie na ten temat, to już minęło co najmniej 4 miesiące. Przewodniczący, ten wniosek rzeczywiście do pieśni nie wpłynął, ale dziadkowie i rodzice by prosili o przekazanie burmistrzowi, szczególnie mądrości do Andrzeja Pankowskiego, żeby zbadać w kontekście powrotu maluchów do szkoły numer 5, ja ją zawsze tak nazywam, bo taka była i będzie, zbadać ruch kołowy między blokami na osiedlu Podleśni, a szkołą numer 5. Tam zbyt szybko młodzież jeździ i jak to było u młodzież starsza, czyli gimnazjalna, to nie było może widocznie tego problemu, ale ten problem tam jest. Więc Andrzej, przyjrzyjcie się też swoją komisją, a jednocześnie ja już proszę również. Rozglądamy się, czy pana komendanta Wielkusika nie ma. Tam szczególnie jest taka ulica jednokierunkowa, po której podobno młodzież trochę tam pozwala sobie za dużo. Ja przepraszam, po raz trzeci do okresu naszego wyjazdu w październiku, ale dobrze by było, żebyście Państwo się dookreślili do następnej sesji, czyli wyznaczyli takie, bo musimy to nie zgłosić, prosić, bardzo proszę rozpatrzyć to bardzo godzinę. Jak już powiedziałem, w punkcie 12 nie mamy, ten punkt omijamy. Punkt 13 komunikacja i oświadczenia. Pozwolę sobie w imieniu pana prezesa. Bardzo proszę tutaj rozmawiać. Szanowni Państwo, pan burmistrz wspomniał w temacie o modernizacji dworca, o zakupie autobusów niskoemisyjnych i że na dzień dzisiejszy taki jeden z takich autobusów testujemy. Autobus stoi przed Urzędem Miasta. Zapraszam Państwa do Oględzin, do przejażdżki, żeby sobie zrobić pogląd na o przyszłych autobusach, które teraz nam rozumiecie, że automatyzacja. Panie Przewodniczący, to wniosek, tam podobno jest klimatyzacja, jest pewno 50 miejsc, przenieśmy się. A bilet gdzie jest sprzedawany? Kierowcy Wrocławiu. I wstępnie, tak jak już mówiłem na poprzedniej sesji, sesja czerwcowa będzie się 19 czerwca o godzinie 16 tradycyjnie. Proszę bardzo, pan przewodniczący Komisji Oświaty jeszcze. Prawo oświadczy. Na naszej komisji omawiamy się przede wszystkim odwiedziliśmy szkoły w kontekście reformy. Omawialiśmy ten problem, ale po
zaniepokojeni niedostatkiem, brakiem środków, mówię o subwencjach. Jeżeli w całym państwie rząd przystąpił do powrotu do szkoły podstawowej, likwidacji gimnazjów, a ja byłem w Komisji Ogólnopolskiej, żeby nie robić, nie wprowadzać gimnazjum, ale to nieważne, jest sytuacja taka, jaka jest. I nie zgadzam się z tym, że nam, że w państwie wystarcza środków na dostosowanie gimnazjów do nauczania maluchów i odwrotnie, szkół podstawowych, żeby prowadzić fizykę, biologię, chemię. To są i pomoce naukowe, i meble, i remonty. I tu problemu zbyt daleko nie stawiam, bo nie mamy subwencji jeszcze przyznanej. Ale już wiemy, że na szkoły podstawowe tej subwencji prawdopodobnie nie będzie. A jeżeli dyrektorki złożymy zresztą zapotrzebowanie na piśmie, na dostosowanie potrzebują kolejne szkoły od 100 do 100 parę tysięcy złotych. Ja się po prostu obawiam i tu zresztą myślę, że byłbyś podzielał, rozmawialiśmy na komisji, że te koszty będzie musiało ponieść miasto. Bo pewnych rzeczy nie można, nie zrobić bez pieniędzy. Ale tak jak już mówiliśmy, poczekamy, aż no, Sejm i rząd tą subwencję przyjdzie. Zobaczymy tyle. Bardzo chciałem poświęcenie wyrazić nasz niepokój w tym kontekście. Dziękuję bardzo. Kolejna nasza komisja będzie po procesie.